Łodzi. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. Witamy Was serdecznie na 67. derbach Łodzi, w których po raz, tak jak właśnie powiedziałem, 67. zmierzą się ze sobą dwie, pod bólem serca to oczywiście mówię, ale jednak największe futbolowe firmy w mieście włókniarzy. Widzę Łódź dzisiaj, tutaj w niedzielę 24 października o godzinie 18, czyli za chwil dosłownie kilka podejmie łódzki klub sportowy. Na relacje z tego wydarzenia zapraszają Was serdecznie Marcin Łagiewski i Antoni Figlewicz. My dzisiaj jesteśmy już konkretnie nabuzowani, żeby to spotkanie zobaczyć, żeby zobaczyć Widzew, który wygrywa na własnym stadionie z odwiecznym rywalem. Na trybunach też już wszyscy są niesamowicie zagotowani. Ta atmosfera jest niezwykle gorąca. Pod zegarem pojawiła się już oprawa na to spotkanie. Nie, mam nadzieję, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak ten stadion buzuje, jak on żyje, jak on bije własnym serca rytmem tutaj przy Alei Piłsudskiego. No, my już odczuwamy tę atmosferę od dobrych kilku godzin, od dobrych kilku tygodni, a co dopiero mówić o tym, co się dzieje z nami przez ostatnie kilka minut. Marcin, co Ty chciałbyś dzisiaj zobaczyć na boisku i co zobaczysz na boisku i czy to są te same rzeczy? Przede wszystkim chciałbym zobaczyć dobrze grających Widzew. Ja się nastawiam na naszą drużynę, która będzie tutaj wiodącym zespołem w tym spotkaniu. Nie patrzę na przeciwników, oczywiście mają tam jakieś swoje indywidualności, ale jako zespół myślę, że na dzień dzisiejszy są zdecydowanie słabsi niż nasi chłopcy. Nasze czerwone serca powinny tutaj od początku rozpocząć nawałnicę na bramkę Arnta, który broni bramki ŁKS-u. Broni bramki ŁKS-u, tak jak Marcin powiedział, Dawid to jest zawodnik młodzieżowy, który wszedł między słupki drużyny łódzkiego klubu sportowego w miejsce kontuzjowanego Marka Kozioła. My już mamy na ekranie składy na dzisiejsze spotkanie. Zaczniemy od łódzkiego Widzewa. W bramce numer 44 Jakub Wrąbel, w obronie trójka. Numer 95 Patryk Stępiński, 5 Tomasz Tyniewski, 27 Daniel Tanżyna, na wahadłach 23 Paweł Zieliński oraz 22 Dominik Kun. W środku pola to było największe pytanie, największy znak zapytania postawiony przed tym spotkaniem przed trenerem Januszem Niedźwiedziem. Numer 19 Patryk Mucha, od pierwszej minuty i również od pierwszej minuty numer 55 Abdul Aziz Tetech. Nad nimi Mateusz Michalski numer 7, numer 16 Karol Danielak, na szpicy w dzisiejszym spotkaniu Bartosz Guzdek. Na ławce rezerwowych zasiadają Konrad Reszka, Michał Grudniewski, Paweł Tomczyk, Filip Zawadzki, to jest ważna informacja dla tych, którzy śledzą wyniki naszej Akademii, Kacper Karasek, Mattia Montini, Fabio Unesz, Radosław Gołębiowski, Daniel Villanueva
Trenerem czerwono-biało-czerwonych jest oczywiście Janusz Niedźwiedź. Drużyna gości wystąpi dzisiaj w następującym zestawieniu. Z numerem 56 w bramce już wspomniany przeze mnie Art Dawid, z numerem 15 Dąbrowski, z numerem 5 Dąbrowski, z numerem 26 Szeliga, z numerem 3 Klimczak, w środku pola Rozwandowicz, z numerem 29, z 10 Dominguez i z 7 Rygard. Po lewej stronie Wolski, po prawej Pirulo i najbardziej wysunięty w zespole ŁKS-u Radaszkiewicz. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, to zasiadają na niej bramkarz Michał Kołpa i dalej Jan Sobociński, Vincente, Samuel Corral, Javier Moreno, Piotr Gryszkiewicz, Mendes, Kosik i Bąkowicz. Trenerem zespołu jest Kiru Wikuna, a sędzią dzisiejszego spotkania, bo jest bardzo ważna osoba do Niemców, jest nasz sędzia międzynarodowy Szymon Marciniak. Chciałoby się powiedzieć, że najsympatyczniejszy łysą wśród sędziów i najłysiejszy sympatyk wśród tychże właśnie panów w czerni. On dzisiaj będzie dbał o to, by w tym spotkaniu nie zadziały się żadne tragiczne rzeczy, jeśli chodzi o poziom sędziowania. To jest jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz. On tutaj przyjechał niemal prosto z Ligi Mistrzów, prosto z Old Trafford, z meczu Manchester United z Atalantą Bergamo. Trafił tutaj do serca Łodzi Szymon Marciniak i to na będzie... Na Old Trafford. No to jest właśnie to. To jest też pokaz tego, że my jesteśmy tak ważnym elementem tego piłkarskiego świata, że dzisiaj tutaj derby Łodzi, te 67 są równie ważne jak mecz w Lidze Mistrzów. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że drużyna Janusza Niedźwiedzia to jest taka banda łysego. Oby łysy sędzia pomógł dzisiaj drużynie Widzewa. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby dyktował jakieś problematyczne rzuty karne, rzuty wolne i tak dalej. Niech robi swoje, niech nie przeszkadza naszym zawodnikom w swoim graniu. Jeśli chodzi o skład sędziowski i zaopatrzenie we włosy wszystkich panów, którzy dzisiaj dbają o przepisowość tego meczu, nie jest zbyt duże. Sędzią technicznym tego meczu jest brat Szymona Marciniaka, czyli Tomasz Marciniak. Na linii arbitrowi głównemu pomagają Paweł Sokolnicki i Krzysztof Neyman. Za VAR odpowiadają Tomasz Kwiatkowski, dobrze nam znany z Kielc z ostatniego spotkania. Nie wiem, czy to akurat dobra znajomość, ale ten właśnie pan będzie głównym sędzią na VAR-ze, a pomagać będzie Adam Kupsik. Taka szóstka sędziowska dzisiaj będzie dbała o to, żeby derby Łodzi przebiegały w jak najlepszym porządku, jak najlepszych warunkach. Kibice już wiedzą, ja i Marcin też już wiemy. I nie wiem, czy jest na tym świecie ktokolwiek z czerwono-biało-czerwonym sercem, kto zastanawiałby się, kto wygra w 67 derbach Łodzi. Widzew, moi drodzy, wygra za chwilę pierwszy gwizdek arbitra Marciniaka. Zawodnicy już gotowi do gry, już ustawieni na boisku, już chętni do tego, by strzelać bramki na chwałę drużyny z Alei Piłsudskiego. Rozpoczną ŁKS-iacy. Rygard już w środkowej strefie boiska przy piłce. On będzie rozpoczynał mecz. ŁKS będzie atakował na bramkę naszą pod zegarem. Druga połowa będzie odwrotna. Widzewiacy będą grali na tę połowę, na którą najbardziej lubią. I już rozpoczęliśmy. Ruszamy przy piłce ŁKS. Długie podanie od Dąbrowskiego na lewą stronę. Tam jest Wolski. Wolski opanował piłkę, przy nim bardzo ciasno kryje Dejewski. Już ŁKS-iacy w okolicy pola karnego Widzewa. Linia końcowa wyjaśnia sytuację Abdulaziz Tetech. To jest na pewno ważny mecz dla Tetecha. Dużo się mówiło o tym, że to jest zawodnik jeszcze nie do końca gotowy fizycznie na pełne 90 minut, no ale los chciał, że ten mecz od pierwszej minuty Tetech musiał zacząć. Po prostu musiał. Nie ma Letniowskiego, nie ma Hanuska. Z tego też pewnie powodu na ławce młody Zawadzki, 17-letni ledwie zawodnik łódzkiego Widzewa, który niedawno związał się z czerwono-biało-czerwonymi kontraktem. Ale spójrzmy na wydarzenie na boisku. Wysoko podchodzą Widzewiacy. Nie będzie miał chwili wytchnienia. Art musi się ratować długim wybiciem, ale celnym pod nogi Domingueza. Walczą Widzewiacy bardzo, bardzo ambitnie i odzyskali futbolówkę. Od autu czerwono-biało-czerwoni. Jest tam Paweł Zieliński, zostawi jeszcze piłkę Stępińskiemu. To jest też znak tego, że Zieliński będzie dzisiaj wysoko ustawiony. Trener Niedźwiedź gdzieś tam w kuluarach mówił, że plan na ten mecz jest dosyć prosty. Przycisnąć, strzelić, no i potem już więcej nie mówił. Ja też uważam, że to jest chyba najlepsza taktyka na odwiecznego rywala, najlepsza taktyka także na tego sezonowy ŁKS, bo to jest drużyna, która pod presją popełnia bardzo dziwne błędy. Błędy, które nawet zawodnikom Fortuna pierwszej lidze nie przystoją i oby tych błędów dzisiaj w Łodzi było bardzo dużo, szczególnie, że ten mecz, tego nie trzeba nikomu mówić, ale ja to powiem jako taki truizm, jest po prostu obarczony bardzo dużą presją. Dobra walka z lewej strony boiska Dominika Kuna, przyspieszył akcję Bartosz Guzdek. Lewą stroną Mateusz Michalski, Michalski z lewej strony jest też Kun, Michalski wpada między dwóch rywali, zatrzymał go Koprowski bardzo dobrą interwencją się popisał w tym momencie, ale teraz puszcza piłkę Tanżyna, czujnie Jakub Wrąbel z tego drugiego podania, nici
długa piłka od naszego bramkarza, środek pola walczy, Tetek z Rygardem wypchnął jeszcze Duńczyka, zawodnik potem zgany, ale to ŁKS jest przy piłce, lewa strona boiska, stadion cały czas buzuje i myślę, że ta atmosfera będzie nam towarzyszyła przez całe 90 minut, dośrodkowanie zablokowane przez Stępińskiego, ale zaczniemy od rzutu wolnego, bowiem pozycję spaloną wskazał pan asystent Paweł Sokolnicki i od rzutu wolnego zacznie najpewniej Kuba Wrąbel. No to są takie intensywne pierwsze dwie minuty i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że Widzew pokazał, że na tę intensywność jest gotowy i że chce tak grać. To co ja mówiłem, faktycznie trener Niedźwiedź chce od samego początku narzucić takie warunki, którym po prostu rywal nie sprosta. Od ostatniego spotkania przeciwko Koronie Kielce zastanawialiśmy się wszyscy, jak będzie wyglądała jedenastka Widzewa, a szczególnie tutaj obsadzenie tych dwóch newralgicznych pozycji w środku pola pod nieobecność Marka Hanowska i pod nieobecność jakże potrzebnego Julka Letniowskiego. Widzimy dzisiaj Astiza i widzimy Muchę. Mycha będzie chyba chodził właśnie tak pomału w buty Julka Letniowskiego, będzie grał bardziej ofensywnie. Tetek będzie tutaj pilnował z defensywy Widzewa, jeśli chodzi o środkową linię i zobaczymy, jak ta dwójka sobie poradzi. Szansa dla nich jest bardzo duża, pod nieobecność jednych jest dużą szansą dla innych, więc oby jakość drużyny Widzewa była podtrzymana pod nieobecność tych dwóch zawodników, a zapewniona przez tych, którzy dzisiaj rozpoczęli spotkanie. Do dzisiejszego meczu jedyną, a muszą tym za chwilę prawą stroną rusza Karol Danielak, doskonale, bo się spieszył akcję. Bartosz Guzdek był jednak spalony. Dokończę w takim razie tę myśl, której nawet nie zdążyłem do końca wymyślić, a co dopiero wypowiedzieć. Często zauważamy, że zawodnicy nam wypadli, dosyć kluczowi. Hanusek w tym spotkaniu po raz pierwszy tak naprawdę nie zagra w Fortuna pierwszej lidze w tym sezonie i to jest na pewno zawodnik bardzo ważny dla podanki Janusza Niedźwiedzia, no ale z drugiej strony wrzucamy tutaj zawodników rezerwowych, można by powiedzieć, Tetecha i Muchę, którzy mają bardzo dużo do udowodnienia, mają bardzo dużo do wygrania i nie tylko mówię tutaj o meczu z ŁKS-em, ale mówię przede wszystkim o pozycji w drużynie, o pokazaniu trenerowi Niedźwiedziowi, jesteśmy gotowi, jesteśmy do gry. Teraz lewą stroną ŁKS, błąd Stępińskiego, przegrał tę przebitkę defensor łódzkiego Widzewa, ale musieli wycofać zawodnicy z Alei Unii piłkę do własnej defensywy. Dąbrowski opanował sobie piłkę, rozegrał do prawej strony. Jest tutaj Szeligan strzelił przed pole karne. Race pojawiają nam się na stadionie przy Olei Piłsudskiego. Rozwandowicz, raz jeszcze do Szeligi. Poszedł w obieg, ale Szeliga na niego nie dograł. Wybrał Rygarda. Rygard szykował się do dośrodkowania. Jest tam jednak Michalski. Rygard, bardzo niecelna ta wrzutka w pole karne. Jakuba Wrąbla od własnej bramki zacznie golkiper łódzkiego Widzewa. Cały czas łapie się na tym, że chciałbym powiedzieć łódzkiej drużyny. No ale dzisiaj ten mecz jest na tyle wyjątkowy, że no takie akurat epitety sobie pozwolić nie mogę. Tutaj grają dwie drużyny z miasta Włókniarzy i dwie te drużyny będą walczyły o to, żeby jak najwięcej w tym spotkaniu ugrać. Szybkie, krótkie wznowienie Wrąbla z Dejewskim. Dejewski do prawej strony, Stępiński. Długie podanie, wysoko podeszli ŁKS-iacy, był zmuszony Patryk do takiej gry. Tracimy piłkę. Art mają pod nogami. To, co zapowiadał Andrzej Rybski w studiu przedmeczowym, możemy zaobserwować od pierwszych minut, że jest to takie dosyć otwarte spotkanie. ŁKS nie schował się na własnej połowie i nie czeka na ataki Widzewa. Sam próbuje ugryźć naszych zawodników, ale przejęcie piłki przez Dominika Kuna, tak jak teraz, ale niedokładnie Astiz do Bartka Guzdka. Bartka Guzdka, który w tych wszystkich spotkaniach, w których występował w barwach Widzewa, zapisywał się na takich, w takich dobrych, złotych zgłoskach. I bardzo często mówimy o tym zawodniku. Myślę, że gra ofensywna Widzewa będzie oparta dzisiaj na Bartku, który będzie obrońców zmuszał do tego, że będą robili wolne miejsce dla pozostałych zawodników Widzewa. To kolejne zagranie Astiza w kierunku Dominika Kuna i kolejne takie nie do końca dokładne. Myślę, że Astiz tutaj też troszeczkę tak lekko pod prądem podszedł. No chciał to tak na pewno przyspieszyć tę grę. On widział, że Kun pokazuje się do podania na lewym skrzydle, ale to, no, to nie znaczyło, że Kun ma jakieś 7-milowe buty i do tak zagranej piłki nasz wahadłowy, dzisiaj wahadłowy, dopadnie. Widzew na pewno ma dużo atutów ofensywnych. O tym przekonywały się już wszystkie drużyny, które przyjeżdżały do serca Łodzi. Komplet punktów, komplet zwycięstw, komplet pokonanych rywali tutaj przy Alei Piłsudskiego. Leży poza boiskiem Radaszkiewicz. To jest zawodnik, w którym na pewno duże nadzieje pokłada dzisiaj ŁKS, zawodnik, który wszedł w te buty zawodnika, tak
tak naprawdę pierwszego garnituru i trochę tak znienacka stał się bardzo ważną postacią w układance Kibu Wikuni. Strzelił bardzo, bardzo ważną bramkę z Sandecją w ostatnich minutach, która dała KS-owi 3 punkty. Strzelił także bramkę na wagę 3 punktów Arce Gdynia w ostatnim spotkaniu przy Olei Unii. I to były, myślę, takie gole, które dawały też pewnego rodzaju oddech tej drużynie, bo to są jednak 3 punkty, a nie jeden. I to jest też zawodnik, który miał bardzo duży wpływ na wyniki UKS-u w tych ostatnich kolejkach. Boisko już dosyć konkretnie zadymione, ale na razie Szymon Marciniak nie sugeruje, by zatrzymać grę. Możliwe, że piłkarze dużo widzą. Ja z Marcinem widzimy na pewno dużo mniej, szczególnie jeśli chodzi o bramkę Jakuba Wrąbla. Myślę, że on też cierpi z tytułu tego dymu unoszącego się w jego polu karnym. Dejewski walczył właśnie z Radaszkiewiczem. Zobaczmy, cała akcja toczy się na lewej stronie boiska, patrząc z perspektywy gości. Wypychali widzewiacy rywali swoich z Olei Unii, wypychali oczywiście z pola karnego, ale z Olei Unii też by ich mogli wypchnąć. Ostatecznie to spotkanie przerwane i faktycznie Szymon Marciniak, tak jakby on mnie słyszał, zaznaczył, że nie da się kontynuować gry w takich warunkach i przerwał ten mecz przy Olei Piłsudskiego. 8 minuta tego spotkania i Witew z ŁKS-em teraz będą mieli, no myślę, że dobre kilka minut na to, by zastanowić się nad tym, jak to spotkanie ma potoczyć się dalej. Po tych pierwszych 8 minutach przede wszystkim było widać determinację ze strony obu drużyn. Myślę, że takie oceny możemy się pokusić po tych kilku minutach. Zupełnie inaczej rzecz ma się w sytuacji, w której bym miał ocenić umiejętności piłkarskie, bo nie było za dużo konkretnych akcji. Tak naprawdę to nie było ich wcale. Nie mieliśmy strzałów na bramkę i też to spotkanie, myślę, że w momencie, w którym zostanie wznowione, będzie po prostu bardziej treściwe. Te pierwsze 8 minut mimo zdecydowanie dużej intensywności, raczej takie na sprawdzenie swojego rywala, na ocenienie, czy rywal jest w stanie dzisiaj nam zagrozić, czy nie. I myślę, że takie podejście było z obu stron. Na pewno sztaby trenerskie konkretnie się przygotowały do tego spotkania. Dla Widzewiaku to jest 14. kolejka, dla ŁKS-u to jest 13. kolejka, gdyż nie odbyło się ich spotkanie z Chrobrym Głogów, ale każdy sztab trenerski podpatruje rywala, już uczy się też Widzewa. Ta liga uczy się Widzewa przede wszystkim. Widzew rozpoczął tę ligę zupełnie inaczej niż poprzedni sezon. Zaskoczył. Te mecze napędzają ich do tego, że są coraz lepszą drużyną z każdym spotkaniem. Trenerzy ŁKS-u na pewno bacznie obserwowali spotkanie ostatnie w Kielcach i zapewne zauważyli, że kiedy pod Widzew podejdzie się ciut wyżej, to też popełniamy malutkie błędy, na pewno mniejsze niż popełniają ŁKS-iacy, którzy są atakowani. Miałem, nie wiem czy przyjemność, ale oglądałem kilka spotkań ŁKS-u i szczególnie zwróciłem uwagę na zachowanie czwórki obrońców, którzy popełniają nagminne błędy, kiedy są atakowani. I to, czy to jest Dąbrowski, czy to jest Sobociński siedzący dzisiaj na ławce. To są zawodnicy, przy których, jeżeli będziemy grali wysoko, oni będą zmuszeni do błędów. No ja mam nadzieję, że tych błędów pojawi się wiele. Powiedziałeś, że miałeś nie do końca przyjemność oglądania tych spotkań. Ja nawet już patrząc tak totalnie obiektywnej strony i odrzucając wszelkie moje sympatie i animozje klubowe, faktycznie to gra ŁKS-u nie jest czymś, co cieszy oko. I to jest delikatnie eufemistyczne określenie, bowiem ta drużyna po prostu nie jest do końca polepiona. Tak jakby Kibu Wikunia nie był w stanie znaleźć wszystkich tych puzli, które są mu potrzebne do tego, by tę drużynę ułożyć. Wydaje się, że tam indywidualności są. I są tam też nazwiska i na papierze to wygląda bardzo, bardzo interesująco, także w kontekście walki o czołowe miejsca w Fortuna pierwszej lidze. Ale ostatecznie, jak widzimy także w ligowej tabeli, UKS jest dopiero 8, w zupełnie innych humorach są zawodnicy z Olei Unii niż widzewiacy, dlatego też zupełnie inaczej patrzy się na ten mecz, niż by te drużyny były u szczytu obie. Na razie upływa nam to spotkanie głównie pod znakiem zamieszania na trybunach. Już dobre 3 minuty trwa ta przerwa, że nadal spotkanie nie wznawia Szymon Marciniak. Raz czeka, by ten dym opuścił serce Łodzi, a dwa, możliwe, że czeka, by kibice drużyny, gości, kibice przyjezdni troszkę się uspokoili. Powiedziałeś tutaj, Antoni, o miejscu ŁKS-u w tabeli, ale na ich zdobycz punktową najwięcej punktów zdobyli oni na wyjazdach. Oni na wyjazdach mają bilans 4 zwycięstw, 1 remisu, 1 porażki. To o czymś świadczy, że albo oni nie potrafią grać u siebie i czują się może o tyle swobodniej na boiskach przeciwników, ale my musimy tutaj od początku, tak już mamy 11 minutę, z czego 3 minuty nam odskoczyły na dymy nad stadionem. Myślę, że będziemy musieli zaraz rozpocząć swoją nawałnicę. Wyczekajmy, ukończmy.
Oby ta drużyna Janusza Niedźwiedzia dzisiaj nie była niedźwiedziem, żeby on jej nie budował na swoje podobieństwo, a raczej właśnie taką żmiję zygzakowatą, taką cwaną małą stworzą, która ukąsi kilka razy drużynę UKS-u dzisiaj w sercu Łodzi. Wznowiliśmy już grę, w międzyczasie zdążył Tetek sfaulować, wydaje się Pirulo zaznaczył Gańczyk swoją obecność, wyraźnie wie dobrze, że Pirulo nie może dostawać dużo przestrzeni, dużo swobody, no i wie także, że ci hiszpańscy zawodnicy łódzkiego klubu sportowego są znani z dosyć ognistego temperamentu i myślę, że świadomość tego, że łatwo będzie tych zawodników, kolokwialnie mówiąc, podgrzać, jest w naszej drużynie całkiem duża. Teraz krótkie wznowienie Wolskiego z Rygardem. Wolski, prawa strona pola karnego Widzewa, dośrodkowanie w szesnastkę, ale wybijają czerwono-biało-czerwoni. Jeszcze uderzenie z dystansu, potężne! Potężne uderzenie, wydaje mi się, że Dąbrowskiego aż się wierzyć nie chce, że on był w stanie tak celną piłkę posłać, ale na tyle celną, że trafił też prosto w Jakuba Wrąbla. Teraz widzę w lewą stronę boiska niedokładne dogranie Dominika Kuna w kierunku Danielaka. Zdążył Szeliga z piłką znów MKS-iacy. No to był na pewno mocny strzał, ale pokazał Wrąbel, że ręce nie są z waty, że to nie jest tak, że on wyszedł na to spotkanie zestresowany, złapał piłkę w zęby, mimo że ta petarda Dąbrowskiego z 19, może 20 metra była naprawdę, naprawdę konkretnej siły. Odzyskał piłkę w środku pola Mucha, ale wybił ją na aut Rygard i od linii bocznej rozpoczną Widzewiacy, konkretnie Dominik Kun. Na razie spokój w szeregach obu drużyn, w sztabach obu drużyn. Trener Niedźwiedź nie wzmaga swojej gestykulacji, nie widzi na razie wielkich problemów, chociaż teraz Tanżyna bardzo niedokładnym podaniem chciał obsłużyć Kuna. Piłkę przejął Dominguez. Szanse znów w posiadaniu futbolówki. Dąbrowski do prawej strony do Dominguez, a szerzej stoi Szeliga. Szeliga pokazał mu się w środku kolega do gry. Już jest piłka przerzucona na prawą stronę. Pirulo kontra Kun. Pirulo wybił z rytmu skaczącego do główki Kuna i nadal przy piłce goście. Będzie dośrodkowanie w pole karne Widzewa. Kun bezpieczną opcję wybrał, zdenerwował tym naszego Brusa Winisa, bo trener Niedźwiedź ewidentnie nie był zadowolony z tego, że Kun wybił tę piłkę na rzut rożny. No nikt nie otaczał naszego wahadłowego, można było to wymyślić dużo lepiej. Wydaje mi się, że brakło tutaj komunikacji między Kubą Wrąblem a Dominikiem Kunem, a może nawet nie było jej słychać. Dlatego Dominik zdecydował się na bezpieczne wybicie piłki poza boisko i mamy rzut rożny dla UKS. No jest dosyć głośno na tym stadionie, ale myślę, że jakieś tam swoje sposoby zawodnicy czerwono-biało-czerwonych będą mieli. No teraz właśnie wzmaga się wsparcie trenera Niedźwiedzia dla swoich zawodników. Niebezpieczne było to dośrodkowanie UKS-u z rzutu rożnego. Widzew na razie musi przetrwać ten napór UKS-iaków, no i wyprowadzić kontrę. Może właśnie w tym momencie do lewej strony Kun do Danielaka. Danielak źle przyjął sobie piłkę, wybił ją na aut. Szeliga i od linii bocznej znowu Widzewiacy. Danielak chyba zostawi piłkę Kunowi, nie? Znowu od razu dograł do Tetecha. Tetech ma dużo miejsca, dużo czasu, ale całą jedenastką na własnej połowie broni się łódzki klub sportowy. Michalski pokazał się Zielińskiemu do gry. Raz jeszcze rozegrają to Widzewiacy przez swoje szyki defensywne. Dyjewski do Tanżyny. Rozciągamy akcję na lewą stronę boiska. Tanżyna ma do wyboru tylko Kuna. Także właśnie do Dominika dograł Danielak, przy nim Tetech, zobaczmy, czy pokaże mu się Kun z lewej strony, nie, Tetech zmuszony do wycofania piłki, dobrze sobie radzą UKS-iacy w wypychaniu czerwono-biało-czerwonych z własnej strefy obronnej, średnio mówię o polu karnym, mówię tutaj o tym 30 metrze od bramki, ciężko Widzewowi się przebić, dobrze zorganizowana jest defensywa łódzkiego klubu sportowego. No Kibu Wikunia to nie jest trener, który słynie z ustawienia defensywnego swoich drużyn, UKS to nie jest drużyna, która słynie z gry defensywnej i o tym już mówili. Natomiast na razie radzi sobie bardzo dobrze. Przede wszystkim myślę, takie odpowiednie zbicie formacji ma tutaj duże znaczenie. Bardzo wąsko stoi czwórka defensorów UKS-u. Teraz Dąbrowski poszedł na wyprzedzenie i wyprzedził Gustka, ale piłką zyskał Tetech. Nie ma w bloku defensywnym Dąbrowskiego. Tę dziurę załata Antonio Dominguez, ale nie wykorzystali Widzewiacy tego zamieszania. Bardzo niedokładne zagranie Pawła Zielińskiego. Teraz musi Paweł wracać, bo jego stroną rusza Wolski. Wolski za nim pędzi Zieliński, ale nie dogoni Wolskiego. Wolski przerzucił na prawe skrzydło, ale Pirulo opanuje jeszcze piłkę w boisku, utrzymał futbolówkę, zaskoczył mnie tym trochę Hiszpan, ma sporo gazu Pirulo w nogach i spójrzmy teraz, rikoszet i gol dla łódzkiego klubu sportowego, odbiła się piłka po strzale Hiszpana Pirulo od nogi Daniela Tanżyny i nie był w stanie zareagować na czas Jakub
Wrąbel. To jest bramka z kategorii ziemniak, kasztan, skill znięta, kapeć. Różne sposoby się nazywa takie gole. Marcin ma taką minę, że ja nawet nie chcę wiedzieć, jakie on ma określenie na tego typu bramki. No odbiła się piłka od nogi naszego kapitana. Kuba Wrąbel już był na kolanach, nie zdążył zareagować, odbił jeszcze piłkę, ale wprost do własnej siatki. 0-1 w sercu Łodzi. Mamy 17 minutę tego spotkania. No i teraz widzę, musi się zabrać poważnie, poważnie do roboty. Dużo pecha w tej sytuacji to jedno, ale z drugiej strony wydaje mi się, że błędy w ustawieniu, bo Pirulo miał bardzo dużo czasu, żeby do tej piłki dopaść. Nikogo tam nie było. Za późno do niego doskoczyli defensorzy Widzewa. No a na ten rykoszet to chyba nie mieliśmy za dużego wpływu. Przede wszystkim długa piłka z lewej strony na prawą do Pirulo. Dominiku, ale teraz przepraszam, muszę ci przerwać, bowiem Pirulo uruchomił Radaszkiewicz. Radaszkiewicz jest już w polu karnym Widzewa, ależ fantastyczna interwencja. Muszę zobaczyć, kto to był. Wydaje mi się, że Patryk Stępiński. Ależ on wrócił w tej sytuacji. To by była katastrofa, gdybyśmy w 18 minucie przegrywali już 2-0. Radaszkiewicz uciekł Tetychowi, ale Stępiński. No to była ciężka sytuacja. Piłka wzdłuż bramki Jakuba Wrąbla i Stępiński. No popisowym ślizgiem jeszcze ją wygarnął sprzed nóg nabiegającego rywala. Gorąco w sercu Łodzi, ale nie tak gorąco, jakbyśmy chcieli. To nie jest ten gorąc. To nie jest to grzanie, którego my byśmy tutaj chcieli zaznać przy Olei Piłsudskiego. Widzew przegrywa z Łódzkim Klubem Sportowym 0-1. 18 minuta tego meczu i po tej bramce jeszcze jeden bardzo, bardzo, bardzo poważny sygnał od gości, że w tym spotkaniu nie mają zamiaru grać byle czego. Ale teraz Widzew przyspiesza dwoma szybkimi podaniami akcję. Kun uruchamia Michalskiego, narożnik pola karnego Michalski, wycofanie raz jeszcze do Kuna. Kun wchodzi w dribbling, ma z lewej strony do pomocy Michalskiego, ale odda piłkę Muszę. Mucha, dośrodkowanie w pole karne na nikogo. Był tam tylko Karol Danielak, ale było też czterech defensorów LKS-u i z tej akcji nic Widzewowi nie wyjdzie. No teraz trzeba szybko odpowiedzieć na to trafienie Pirulo i trafić do bramki LKS-u, ale bardzo, bardzo też niedokładne podanie Patryka Muchy do Dominika Kuna od aut gości. Muszę wrócić, Antoni, do tej bramki, którą zdobył LKS. Diagonalna piłka. Naprawdę musisz. Z lewej strony na prawą stronę, odpuszczony przez Dominika Kuna Pirulo, który gonił piłkę do linii autowej. Miał jeszcze czas, żeby tą piłkę zatrzymać, 5 metrów wybiec za boisko, cofnąć, wbiec w pole karne i uderzyć. Musimy tutaj doskakiwać szybciej, zdecydowanie. A jeśli chodzi o drugą, no byliśmy jak bokser po takim knockdownie, lekko zamroczeni i za chwilę mogliśmy dostać drugiego gonga. Dobrze, że drużyna rywali dzisiaj do tych dwóch nie policzyła tak szybko i miejmy nadzieję, że do dwóch bramek nie doliczy się w ogóle, ale ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Mówiłem o tym na samym początku spotkania, kiedy Tetych faulował Pirulo, że nie można dać Hiszpanowi miejsca, a już na pewno nie można mu dać czasu, a nie dość, że on dostał miejsce, to jeszcze dostał czas i dostał możliwość oddania strzału i nawet jeśli to był taki kasztan, kartofel, jak zwał, tak zwał, można nawet to nazwać kanarepą, to wpadło po prostu do bramki Jakuba Wrąbla. No i to był nasz podstawowy problem w tej akcji. No i problemem drużyny Widzewa w tym meczu, nie tylko w tamtej akcji, jest to, że przegrywamy jedną bramką na własnym terenie z LKS-em, no i musimy coś wyczarować. Teraz Michalski, niedokładne podanie do Danielaka, ale znalazł się tam jeszcze Paweł Zieliński, może potem Mateusz w szatni opowiadać, że tak miało być, że to było zamierzone, ale raczej nie, dużo niedokładności w poczynaniach Widzewiaków. Faktycznie ta bramka mogła ich trochę skonfundować w tej 17 minucie, no ale teraz trzeba się otrząsnąć, trzeba strzelać na bramkę gości i trzeba szybko wyrównać stan rywalizacji. Kun, lewa strona boiska, przy nim Szeliga. Kun, strzelenie piłki w pole karne, ale tam było aż gęsto od tych białych koszulek z czerwonym pasem bezpieczeństwa i MKS-ancy przyjęli futbolówkę. Teraz już mają Michalski, 30 metr od bramki, dogranie do Stępińskiego. Stępiński, no dostał taką piłkę na przysłowiowe zapalenie płuc i dobrze, że odratował tę sytuację dla Widzewa, wywalczył nawet aut dla drużyny Janusza Niedźwiedzia, bo Michalski zagrał nonszalancko. Nie można tak grać, nie można grać w poprzek boiska w sytuacji, w której masz tylko dwóch kolegów za plecami i no nadziewasz się na kontrę. To jest piłkarski kryminał. Trzeba trochę więcej spokoju w szeregach czerwono-biało-czerwonych w tym meczu. Mamy dopiero 21 minutę, ale już te emocje, obawiam się, że biorą górę. Zdecydowanie jesteśmy zbyt nerwowi w rozgrywaniu swoich akcji, ale teraz
Daniela wywalczył rzut rożny. Może ze stałego fragmentu gry uda nam się zaskoczyć bramkarza gości. No tak jak powiedziałeś, tutaj też jest okazja do błędu defensywy UKS-u. Ja nie mówię, że jesteśmy drużyną. Jesteśmy liderem Fortuna pierwszej ligi. Te 7 miejsc nad UKS-em. Nie jesteśmy drużyną, która musi liczyć na błędy rywala, tylko drużyną, która potrafi sama strzelić. A tymi stałymi fragmentami już nieraz nas w tym sezonie Janusz Niedźwiedź zaskoczył. Co prawda, wykonywał niezwykle Julek Letniowski, którego dzisiaj na boisku nie ma, ale mam nadzieję, że to zastępstwo będzie wystarczająco godne, by Widzew mógł uzyskać jakąś korzyść z rzutu rożnego. No, za krótka ta wrzutka Michalskiego, ale będzie miał okazję do poprawki. Mateusz Michalski jeszcze raz piłkę poprawił, no i znów trafił prosto w Mikela Rygarda. Trudne to są minuty dla Mateusza Michalskiego. Ciężki początek meczu dla naszego ofensywnego zawodnika. Kilka błędów w wyprowadzeniu piłki. Teraz no, problemy zdecydowanie z dorzuceniem piłki w obręb pola karnego drużyny gości. Na spokój największy na boisku na razie pokazuje ten taki też Gańczyk. Pokazuje kolegom. Trochę uspokójmy go. Trochę zwolnijmy. Zastanówmy się też nad tym, co robimy, bo jedno to strzelić szybko bramkę wyrównującą, a drugie to z kolei być w stanie w tym meczu po prostu wygrać. Mucha teraz w środku pola opanował piłkę, nie zorientował się w tym Zieliński, ale zorientował się sam Mucha. Mamy futbolówkę. Tete do lewej strony, tam teraz Paweł Zieliński zamienił się flankami z Dominikiem Punem. Zobaczymy, czy to jest coś, co zaskoczy MKS-iaków. Pilnuje cały czas Zielińskiego, stojący bardzo nisko w tym meczu Radaszkiewicz. Jestem trochę zaskoczony, bo to jest pewna zmiana formacji w tym momencie. Radaszkiewicz gra nam prawego wahadłowego na załączonym obrazku tak naprawdę. Teraz nie poradzi sobie z Zielińskim. Zieliński pierwszy dopadnie do piłki. Zieliński chciał wywalczyć rzut rożny, ale wywalczył wznowienie od bramki dla UKS-u właśnie w walce z Radaszkiewiczem. No i widzimy ewidentną zmianę ustawienia po strzelonej bramce dla UKS-u. Radaszkiewicz był ustawiony typowo na szpicy. Teraz z przodu biegają Rygard z Pirulo. Radaszkiewicz gdzieś w tym prawym sektorze. Myślę, że to jest kolejne rozwiązanie, które zaproponował swoim zawodnikom Kibu Wikunia i które może zaskoczyć, szczególnie biorąc pod uwagę to, że ta drużyna nie wydawała się jakaś bardzo elastyczna, szczególnie właśnie w defensywie. Wymienność funkcji pomiędzy Pirulo a Radaszkiewiczem jest tutaj rzucająca się w oczy. Kiedy Pirulo podchodzi w miejsce Radaszkiewicza, Radaszkiewicz automatycznie przesuwa w miejsce Pirulo i dlatego on jest na prawej flance, ale to rzuca mi się w oczy przez tych 20 kilka minut pierwszej części spotkania, to jest to, że my kolejny raz jesteśmy niedokładni w takich kluczowych momentach. Brakuje takiego wypieszczenia tej piłki, którą podajemy do partnera, którą gdzieś zagrywamy, którą przyjmujemy, tak? UKS ustawił się już wcześniej, przed zdobyciem bramki, już grał w niskim pressingu i teraz po zdobyciu bramki widzimy to jeszcze bardziej, że bardzo ciężko jest Widzewiakom przedostać się w pobliże pola karnego UKS-u, ale my musimy przede wszystkim swoją dokładnością szukać takich optymalnych rozwiązań. Optymalnych podań. Bardzo dużo jest tej nerwowości, bo w sytuacji, w której mówiłeś, Guzdek popisał się takim dograniem, no, które zaskoczy chyba każdego wytrawnego fana futbolu i tego mniej wytrawnego. Także no, wycofanie do własnego bloku defensywnego piłki niemal spod pola karnego rywala taką świecą, takim gigantycznym lobem, no coś niesamowitego, coś czego dawno na boisku nie widziałem. Widzew, tak jak powiedziałeś, potrzebuje więcej dokładności, musi się pozbierać. Teraz Michalski, sugerują widzewiacy i kibice także, że był faulowany, ale sędzia Marciniak pozostaje nieugięty, trzeba zaufać jego ocenie tej sytuacji. Widzew przy piłce i to Widzew będzie konstruował atak pozycyjny, więc nic straconego, jeśli chodzi o to potencjalne przewinienie na Mateuszu Michalskim. Na pewno w tym spotkaniu łatwiej już nie będzie. To nie jest tak, że ten mecz teraz nam tylko się ułatwi. Teraz UKS będzie się bronił, będzie skupiał się na tym, żeby w defensywie być na tyle skonsolidowanym, by nie pozwolić Widzewowi na pohasanie sobie w okolicy pola karnego. A my takimi zagraniami, jak tu przed chwilą Tomasz Dujewski zdecydowanie za lekkim podajem do Daniela Tanżyny, możemy sobie napytać naprawdę sporo biedy. Tak jakby te błędy UKS-u zostały przeniesione na defensywę Widzewa. Teraz Kun z prawej strony boiska. Dominik Kun, on ma 7 asyst w tym sezonie. Te jego dośrodkowania potrafią siać spustoszenie w szeregach rywali. To także mogłoby siać spustoszenie w szeregach UKS-u, ale nie dotarło do pola karnego i prawą stroną rusza Pirulo. Przy nim Tetech, nie atakował go agresywnie Gańczyk, ale zatrzymał akcję Daniel Tanżyna. Teraz Danielak, bardzo ostre wejście Pirulo, ale wszystko w granicy przepisów, od autu rozpoczną UKS-iacy, tak przynajmniej pokazuje sędzia Marciniak. Na murawie leży cierpiący Pirulo, no jak najbardziej w granicy przepisów
przepisów zapakował się w nogi Hiszpana Karol Danielak. Najpierw tam była piłka, potem dopiero były nogi Pirulo. Podskoczył dosyć wysoko Hiszpan, teraz zwija się w takim neymarowskim stylu, trzymając się za nogę, pokazuje sędzia Marciniak, że zezwoli na wejście na murawę fizjoterapeutom. Posiadanie piłki my mieliśmy na ekranie, wy możecie się dowiedzieć, jakie jest to posiadanie od nas. 51-49 dla Widzewa, no i to jest faktycznie wszystko na równi. To spotkanie naprawdę jest wyrównane i tutaj ta statystyka akurat nie kłamie, ona różnie właściwie się interpretuje, ale w tej sytuacji pokazuje nam, że w tym meczu naprawdę mogło się zadziać równie dobrze 1-0 dla Widzewa, jednak prowadzi ŁKS, no i gdyby tak rozpatrywać w kategoriach sytuacji mocno bramkowych ten mecz, no to ŁKS mógłby nawet prowadzić jeszcze wyżej. Widzew dzisiaj bez atutów w ofensywie, mam wrażenie, że dobrze wypychany przez blok defensywny Widzew ŁKS-u. Oczywiście jest Bartosz Guzdek, on jest oddalony od pola karnego, trochę poza swoim żywiołem, ciężko mu jest rozwinąć skrzydła w tym spotkaniu i on by miał trochę więcej okazji przez najbliższe 20 minut i kolejne 45, by w tym meczu zaistnieć. Oddał tu już ŁKS-ance, Szeliga wrzucił do Rygarda, Rygard walce z Danielakiem, wygrał główkę, ale będą mieli piłkę. Kołyszacy daleko wybił bezpańską futbolówkę Daniel Tanżyna pod nogi rywali. No, nie widać w tej drużynie Widzewa dzisiaj tego planu Janusza Niedźwiedzia, który my widzimy praktycznie co spotkanie. To nie jest ta sama ekipa, która nas tutaj w sercu Łodzi witała i oczywiście zaraz się znajdą tacy, co przyjdą do jednego, do drugiego studia, napiszą jeden, drugi artykuł, powiedzą, no tak, wiecie, bo derby rządzą się swoimi prawami, ble, 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 ble. No ale tutaj po prostu drużyna Widzewa prezentuje się nieco gorzej od ŁKS-u, szczególnie jeśli chodzi o grę ofensywną, a i w defensywie się błędy zdarzały, szczególnie do nieupilnowania Pirulo. Teraz będzie kolejna okazja do tego, by defensywę Widzewa sprawdzić od rzutu rożnego zacznie ŁKS. Ale znowu akcja stworzyła się z tego, że poszła piłka od lewej strony na Pirulo do prawej strony. Bardzo daleko od niego był Dominik Kun. Pirulo mógł sobie spokojnie piłkę przyjąć, dopiero wtedy Dominik podskoczył, gdzieś rozegrał. Brakuje mi tutaj asekuracji na tej prawej stronie. I przede wszystkim brakuje mi tego, tak jak powiedziałeś, o Bartku Guzdku. Kiedy piłka pójdzie w stronę... Poczekaj, powiem 2-0. Przepraszam, że muszę ci przerwać jeszcze w taki brutalny dla czerwono-biało-czerwonych sposób. Po dośrodkowaniu Rygarda z rzutu rożnego bramkę na 2-0 strzela Maciej Dąbrowski. To on cieszy się z tego trafienia do bramki Jakuba Wrąbla. 0-2 w sercu Łodzi i ja bym znalazł analogię, która naszych kibiców w tym momencie pocieszy. Trochę nadziei w te czerwono-biało-czerwone serca wleje i to jest bardzo prosta analogia. Ja pamiętam taki mecz i to było ostatnie derby, kiedy my prowadziliśmy na stadionie przy Olei Unii 2-0 po golach na czerwono-biało-czerwonych. Wtedy strzelali Nowak i Amejafa. Wtedy też skończyło się to spotkanie remisem, więc 2-0 w 29 minucie tego meczu to jeszcze nic straconego. To nie jest tak, że to jest jakaś wielka katastrofa. Trzeba odeprzeć ataki ŁKS-u i nie pozwolić na więcej takich nieporozumień, bo mam nadzieję, że będziemy jeszcze te gole rozpatrywać w kategorii nieporozumień. Kto jak kto, ale łódzki Widzew to jest drużyna, która z takimi wynikami, w takich tarapatach akurat sobie poradzić może, no tylko nie może pozwolić sobie na takie błędy. Teraz dużo szczęścia, piłka wylądowała pod nogami Dominika Kuna, bardzo ostre wejście Szeligi w naszego wahadłowego, ale też bardzo, bardzo czyste i bardzo, bardzo skuteczne. Pirulo przedziera się przez naszych zawodników, jeżdżą na, przepraszam za to określenie, tyłkach zawodnicy ŁKS-u i widać w nich bardzo silną, bardzo wydatną determinację w tym spotkaniu i nawet nie wiecie, jak ciężko mi przez zęby przecedzić wszystkie te nawet lekko zawoalowane pochwały w stronę gości dzisiejszego spotkania. Teraz bardzo ładne zachowanie Widzewiaków, bardzo dobrze piłkę dograł Mucha do prawego skrzydła, jest Kun przed polem karnym, Kun wiedział, że z lewej strony jest Michalski, ale nie zdołał do niego dograć, jeszcze Kun powalczy, będzie rzut wolny dla Widzewa, 25 metr od bramki Dawida Armta i to będzie okazja dla czerwono-biało-czerwonych, by wreszcie oddać strzał na bramkę golkipera ŁKS-u. 31 minuta tego meczu, Widzew nadal bez strzału. Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że my zbyt późno podejmujemy decyzję do zagrania partnerowi. Mieliśmy tutaj możliwość, żeby Dominik Kun w środku pola, który otrzymał piłkę, mógł przegrać piłkę na lewą stronę do Mateusza Michalskiego, który wbiegłby
doszedłby do sytuacji jeden na jeden z Artem. No tutaj brakuje takiego szybkiego podjęcia decyzji. Dostaję piłkę, pach, już wiem, gdzie jest mój zawodnik, gdzie jest mój partner, gdzie tę piłkę mam dograć. No, ŁKS jest troszeczkę bardziej kreatywny w tych swoich zagraniach, no i na pewno zdecydowanie popełniają mniej błędów. Mucha od rzutu wolnego, Mucha, miękkie wstrzelenie piłki na 11 metr, wycofanie, jeszcze jest Tetech, chyba zabrał piłkę z nosa Bartoszowi Gustkowi, trochę niepotrzebnie zawodnik zgany i od bramki zacznie, no chciałbym powiedzieć, że to był strzał na bramkę golkipera gości, ale trochę chyba bym przesadził, bowiem przesadził też z siłą zdecydowanie Abdulaziz Tetech, dobre 5 metrów nad poprzeczką bramki rywali uderzył pomocnik łódzkiego Widzewa. Ciężko mi nawet znaleźć, może poza tym zdecydowaniem i tą dosyć dużą determinacją w poczynaniach gości, znaleźć ten aspekt, który powoduje, ale teraz spójrzmy, on pomylił się z wybiciem prosto w pośladki Bartosza Gustka, uderzył młody bramkarz ŁKS-u, na szczęście dla gości, a na nieszczęście dla nas nic z tego konkretnego nie było. Teraz Michalski, no nie ma dobrego meczu Mateusz Michalski, od pierwszej minuty dużo błędów, mało udanych zagrań Mateusza Michalskiego i no tutaj nie ma co pudrować rzeczywistości. Ja też nie będę udawał, że rozgrywamy świetne spotkanie, bo tak nie jest. Musimy walczyć, musimy swoje przecierpieć. Były w tym sezonie mecze, w których Widzew cierpiał, ale nie wiem, czy był taki, w którym Widzew przegrywał w 33 minucie meczu 2-0. Teraz nieporozumienie w szeregach ŁKS-u, piłka w rękach Jakuba Wrąbla, szybkie wznowienie naszego bramkarza do lewej strony, do Dominika Kuna. Było tam dużo przestrzeni na lewej flance, ale wystraszył się trochę samotnego rajdu Kun. I będziemy budować znów spokojny atak pozycyjny. No teraz bardzo ważne pytanie, czy drużyna Janusza Niedźwiedzia ma wiarę w to, że umiejętności pozwalają na zdominowanie rywala no w takiej sytuacji, w jakiej jeszcze widzę w tym sezonie nie był? No już na pewno nie był na własnym stadionie, już na pewno nie był w czasie derbów Łodzi. Jest to spotkanie ciężkie gatunkowo, spotkanie, co do którego na pewno wiele oczekiwań mają i piłkarze, i kibice, i my komentatorzy też mamy dosyć konkretne oczekiwania, chociaż nie wiem, czy my się nie zaliczamy do tej grupy kibiców. Na lewej stronie piłka, Bartosz Guzdek do Dominika Kuna, przy nim jest Szeniga, bardzo ciasno kryje Kuna, prawy obrońca ŁKS-u, teraz Tanżyna niecelnie do Gustka. Wy macie to szczęście, że wy nie widzicie tego kiwania głową Marcina, które gdzieś tę moją młodzieńczą wiarę zaburza w to, że ten mecz jeszcze może nam się odmienić, trochę inaczej potoczyć, ale Marcin, ponad godzinę gry przed nami, nie ma co się srożyć, nie ma co mrszczyć brwi, ani mlaskać tak bezgłośnie, tylko trzeba po prostu uwierzyć w to, że Widzew jest jeszcze w stanie nawet w tej pierwszej połowie nawiązać walkę z łódzkim klubem sportowym, bo to jest bardzo ważne. Tutaj bramka jeszcze przed przerwą, bramka najlepiej do szatni zrobiłaby bardzo dużo, jeśli chodzi o te kwestie mentalne przed drugą połową, już nie mówiąc nawet o ewentualnym wyrównaniu jeszcze w tej pierwszej części spotkania. Myślę, że trochę ponad kwadrans gry przed nami, tam przerwa racowa trwała dobre 3-4 minuty, więc jeszcze trochę sobie pogramy, natomiast dzisiaj ten mecz od początku nam się nie układa, ale to jest chyba też sytuacja, w której trzeba podejść trochę jak Kazimierz Górski do tego spotkania. Oni nam strzelają dwa, czemu my nie możemy im strzelić dwóch? No i w sumie czemu nie możemy im strzelić czterech, albo chociażby trzech bramek? Nadal trzeba grać swoje i musi Widzew odnaleźć znowu ten swój spokój, tę swoją umiejętność prowadzenia gry, bo narzucił trochę styl ŁKS, trochę jest więcej chaosu, myślę, że raczej prokurowanego przez zawodników w białych trykotach, niż tego spokoju i tego umiejętnego budowania ataku pozycyjnego, którym charakteryzują się czerwono-biało-czerwoni w bieżącej kampanii. Przecieram oczy ze zdumienia na ilość błędów popełnionych przez Widzewiaków w takich najprostszych momentach, w takich podaniach, które muszą dojść do nogi. Mieliśmy przed chwilą Daniela Tanżynę, który zagrał niedokładnie do Bartka Gustka. Mieliśmy kilkukrotnie już wejścia w dribbling przez Dominika Kuna, po drugiej stronie przez Danielaka, które były od razu kasowane przez zawodników ŁKS-u. Teraz przerwę ci trochę wcześniej, bowiem znów ruszam za akcję ŁKS, był faulowany we wcześniejszej fazie Mikel Rygard, chociaż później bardzo dobra interwencja Patryka Stępińskiego, który jakby miał wskazać jakiś jasny element naszej drużyny, na razie spisuje się całkiem nieźle. Ta lewa strona ŁKS-u, czyli prawa, na której gra
Patryk Stępiński jest dobrze zalepiona. Inna sprawa, że też Stępiński nie musi mierzyć się z tym mitycznym, straszliwym Hiszpanem Pirulo, który potrafi i każdy wie, że on potrafi. I to jest trochę, to jest taki trochę oczywiście zachowując proporcje Arjen Robben, że on niby każdy wie, że Pirulo zejdzie na lewą nogę, ale ostatecznie każdy się daje temu Hiszpanowi na to nabrać i każdego ten Pirulo jest w stanie minąć, przynajmniej na poziomie Fortuna pierwszej ligi, co no oczywiście dla każdego obrońcy jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Przede wszystkim co możemy zaobserwować, jeśli chodzi o naszą prawą stronę, to jest to, że współpraca między Stępińskim a Zielińskim wygląda naprawdę dobrze. Poza tym oni są blisko swoich zawodników. Tutaj po naszej lewej stronie, po której poruszają się Dominik Kun i Mateusz Michalski, no niestety brakuje tej asekuracji i brakuje tego natychmiastowego doskoku do zawodnika z piłką. No Pirulo sobie przyjmuje piłkę i ma możliwość do tego, żeby rozejrzeć, gdzie są ustawieni jego partnerzy, czy wejść w dribbling, czy kończyć strzałem, czy zagrywać. No brakuje tego doskoku. Zauważyłbym też jeszcze jedną rzecz, bo po spotkaniu w Kielcach fantastyczne noty zbierał Daniel Tarzyna, ale to on jeszcze jest też tym półlewym stoperem w dzisiejszym spotkaniu i to on pozwalał na te akcje właśnie w jego sektorze. To są też sytuacje, w których trzeba zwrócić uwagę, że faktycznie para Stępiński-Zieliński działa dobrze, ale para Kun-Tarzyna dzisiaj ma pewne problemy i nie wiem, czy to leży w komunikacji, w dyspozycji dnia. No, faktycznie też możemy zauważyć, że myślę, że tutaj reagował na to trener Niedźwiedź. Michalski jest przylepiony bliżej linii bocznej niż Karol Danielak i zdecydowanie trener Niedźwiedź zauważył, chociaż myślę, że on się tego spodziewał już wcześniej, że ten Pirulo sieje spustoszenie w szeregach Widzewa i to jest sytuacja, w której defensywę trzeba wesprzeć, dlatego dużo niżej, dużo defensywniej ustawiony jest Michalski od swojego vis-a-vis Karola Danielaka. Teraz właśnie Danielak niedokładnym podaniem nam się popisuje. Rozrzucenie do prawej strony do Radaszkiewicza. Radaszkiewicz jest już na linii pola karnego na 16 metrze. Wypchnął go umiejętnie Tetek, ale przy piłce Rozwandomicz włącza się do tej akcji Klimczak. Klimczak, dośrodkowanie w pole karne Widzewa, wyjaśnia tę sytuację. Dajewski dosyć celnie do Gustka. Guzdek natomiast już nie dosyć celnie do Dominika Kuna i znów przy piłce goście. Ciężko teraz będzie Widzewowi przejąć inicjatywę w tym spotkaniu. Do końca regulaminowego czasu gry w tej pierwszej części spotkania zostało nam 8 minut. Tak jak mówiłem, ze 3-4 doliczy sędzia Marciniak do tej pierwszej połowy. No i to jest naprawdę niewiele czasu na to, by ten stan rywalizacji choćby przed przerwą poprawić. Ja muszę odnieść się do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o Daniela Tanżynę. Daniel Tanżyna od początku tego spotkania jest przyklejony pod Radaszkiewicza. To jest taka nieodłączna para i dlatego, że on wtedy jest pod indywidualnym kryciem najbardziej wysuniętego zawodnika ŁKS-u, dlatego też może się tworzyć ta dziura, ale tutaj jest potrzebny Mateusz Michalski, który zapędza się do przodu i nie nadąża z powrotem. Dominik Kun jest wtedy też osamotniony, tak? I też musi podejmować decyzję, czy atakować Pirulu, czy asekurować wchodzącego drugiego zawodnika, a najczęściej jest nim Szeliga. Bo zobaczmy, że Szeliga też gra bardzo wysoko. Po drugiej stronie Wolski z Klimczakiem też grają dosyć wysoko, ale tam są przez naszych zawodników zupełnie odcięci od podań. Tu musimy poprawić zdecydowanie tą naszą lewą stronę. Nie wiem, czy trener Niedźwiedź będzie próbował jakimiś innymi zawodnikami, czy podziękuje komuś za występ w spotkaniu w przerwie meczu i zostawi go już w szatni i wejdzie jakiś świeży zawodnik. No ciężko nam w tej chwili powiedzieć. No jesteśmy w dosyć... Teraz znowu muszę ci przerwać i to znowu w takich przykrych okolicznościach był przy okazji Radaszkiewicz. Długie podanie od Dąbrowskiego. Przejęli ją Kajasiacy na linii pola karnego Widzewa i nadal mają piłkę w strefie defensywnej. Czerwono-biało-czerwonych. No nie jest w tym spotkaniu łatwo i ciężko mi oszukać samego siebie, a co dopiero was słuchających dzisiejszej relacji. Widzew jest w tym momencie, w tym spotkaniu, po 40 minutach meczu drużyną słabszą i zasłużenie przegrywa 0-2 w tym meczu. W międzyczasie faulował Tetek. To jest też zawodnik, który dużo siły na pewno daje w środku pola. Ja też bym zauważył, ale może to za chwilę, bowiem jest na prawej stronie Danielak. Danielak mija swojego rywala. Danielak będzie mieli tylko aut. Zauważyłbym, że Abdulaziz Tetek to jest coś, z czego się może trochę nabijano, za co go krytykowano u początku sezonu, kiedy on dopiero wchodził do gry. Będzie mieli rzut rożny. Bardzo dobra akcja. Raz jeszcze aktywnego Karola Danielaka. Kiedy wchodził do gry, mówiliśmy często o tym, że no jest tam brzusio, że jest coś tam u Teteka dodatkowego, nadprogramowego, czego nie powinniśmy się spodziewać u piłkarza. Natomiast teraz Tetek wygląda dużo lepiej. Też już tego brzucha jest dużo mniej i myślę, że też siły jest dużo więcej. Zamienił masę na konkretną masę. Dośrodkowanie w pole karne. Michalski! Jest gol dla Widzewa! Andrzej Stępiński! Jest gol dla Widzewa w 45.
pierwszej minucie. Fantastycznie to Widzewiacy rozegrali. Fantastycznie nabieg na tę piłkę Patryk Stępiński. To jest akcja z rzutu rożnego, której ja dawno nie widziałem. Ostatni raz takie rozegranie Widzewiacy zaproponowali w meczu sparingowym przed sezonem z Kutnikiem Kraków. To było w Woli Chorzelowskiej. Wtedy też na krótki słupek nabiegał Patryk Stępiński pospołu z Markiem Hanuskiem i to oni właśnie tę akcję kończyli po ciętej wrzutce. Teraz bardzo właśnie cięta piłka od Michalskiego, przyspieszenie Stępińskiego. Nie dał rady Arndt. Mamy 1-2. Mamy spełnienie mojej prośby przez czerwono-biało-czerwonych. Mamy trochę gazu w tym spotkaniu. Mamy też ŁKS we własnym polu karnym, ale Widzew mam nadzieję, że jeszcze tę piłkę wyekspediuje. Daleko Daniel Tanżyna stanął na wysokości zadania. Stadion eksplodował za sprawą Patryka Stępińskiego. 2 gole i 2 asysty w tym sezonie, licząc już tę bramkę, którą właśnie Patryk zdobył. Jest gaz, jest walka i będzie walka do samego końca. Widzew nigdy się nie poddaje i można Widzew ugiąć nawet takimi 2 bramkami, z czego jedna to był kasztan, tak jak już mówiłem, ale nie można Widzewa złamać i ten Widzew zawsze się podnosi. 42 minuta, 1-2 na tablicy wyników. Gramy dalej, walczymy o remis do przerwy. Nie wychodziło prawą stroną, nie wychodziło lewą stroną, nie było strzałów. Przyszedł rzut rożny, kapitalne dogranie Mateusza Michalskiego na głowę Patryka Stępińskiego. No teraz który... muszę ci przerwać, nas jeszcze groźna sytuacja. Ale mieliśmy pozycję spaloną. ŁKS-u, bardzo dobrze, że tylko zawsze ci przerywam, kiedy ŁKS jest przy piłce. Chciałbym, żeby to było tak, że ty coś mówisz, a ja ci przerywam, kiedy widzę strzelona bramkę. Oby w drugiej połowie tak to wyglądało. Wracając do mojej myśli, kapitalne dogranie, bo pierwszy rzut rożny wykonywany przez Mateusza Michalskiego. 2 wrzutki, które zatrzymały się na pierwszym obrońcy. Tutaj piłka dojechała do Patryka Stępińskiego, który bardzo, bardzo efektownie i bardzo siłowo poszedł na tę piłkę, uderzył w krótki róg, Arndt wpadł z piłką do siatki, mamy 1-2, bramka kontaktowa. Mam nadzieję, że jeszcze do szatni uda nam się zdobyć drugą bramkę i po przerwie to spotkanie nabierze jeszcze większych rumieńców, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo, bardzo fajnym widowiskiem do oglądania i przy okazji do komentowania przez nas. Ja muszę zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, bo już wieszaliśmy psy, koty, w sumie całą faunę wieszaliśmy już na Mateuszu Michalskim w tym spotkaniu, ale ostatecznie to on dogrywał tę piłkę na głowę Stępińskiego i to on z asystą przy tej bramce Widzewa. Teraz lewa strona ŁKS-u rusza z atakiem, był tam Stępiński, jest też Kun, wyjaśnia sytuację w polu karnym, uderzenie z dystansu, jeszcze potężna bomba, łapie na raty, na 2 raty nawet Jakub Wrąbel. To nie jest kupa telewizor na przecenie, to jest piłka, którą ty masz złapać na raz, żebyśmy się tutaj nie stresowali, bo jeśli nie ja dostanę zawału, trochę za młody jestem na zawał, wolałbym nie, to Marcin nam tutaj na zawał zejdzie, a tego też byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. Nadal 1-2, 44 minuta. 44 minuta, ale co jest tutaj bardzo istotne, Zieliński powinien szybciej doskoczyć do uderzającego Rozwandowicza, bo piłka wychodząca od naszej bramki dołożył do tego swoje soczyste uderzenie z prostego podbicia. Piłka z bardzo dużą siłą mknęła w kierunku Kuby Wrąbla i widzieliśmy, że miał małe problemy ze złapaniem jej nasz golkiper, ale ten wyskok musi nastąpić zdecydowanie szybciej. Już raz nas w tym sezonie ukarał ex-Widzewiak, teraz bardzo nielubiany tutaj w sercu Łodzi Łukasz Grzeszczyk właśnie za taką niefrasobliwość w pokryciu zawodników przed polem karnym i myślę, że dobrze, że teraz tej kary nie było, także jak z Widzewiaka od Maksymiliana Rozwandowicza, który jest kapitanem drużyny gości w dzisiejszym meczu. Przy piłce Dąbrowski. Trochę nam się poprawiły humory, już nie ma tych smutnych twarzy, chociaż nadal jesteśmy dosyć zasępieni, bowiem Widzew przegrywa w tym meczu, ale strzelił gola kontaktowego. Strzelił bramkę, która jest bardzo ważna w kontekście rywalizacji w całej drugiej połowie i myślę, że Widzew będzie musiał dzisiaj ugrać jeszcze więcej dać z siebie w tym meczu, żeby pokonać rywala z zamiędzy. Teraz ŁKS na pewno będzie dążył do tego, by grę uspokoić jeszcze przed przerwą, żeby nie stracić tego prowadzenia, żeby nie nadziać się na jakąś dziwną kontrę, na kontrę, która choć dziwna, ucieszyłaby nas tutaj niezmiernie, was przed swoimi radioodbiornikami, komputerami, telefonami, gdzie tylko nas słuchacie, jak tylko jesteście z Widzew TV, również by bardzo ucieszyło. Teraz faulowany był Dejewski, tym, który przekroczył przepisy.
Radaszkiewicz. Radaszkiewicz no, nadal jest zawodnikiem bardzo groźnym. Trzeba uważać na to, że drużyna UKS-u będzie w tym meczu bardzo groźna nadal w ataku. 4 minuty doliczone przez Szymona Marciniaka. Tak przynajmniej sygnalizuje kierownik Pipczyński świetną tablicą. Nie spodziewam się, żeby tym razem robił sobie ze mnie żarty, jak to mam w zwyczaju prywatnie. Myślę, że przez 4 minuty jeszcze co najmniej w tej pierwszej części spotkania pogramy od rzutu wolnego Widzew. Mam nadzieję, że ta werwa, która mi się udzieliła, która udzieliła się też kibicom na trybunach, udzieli się także zawodnikom. No i przede wszystkim, że takiego motywacyjnego, dodatkowego kopa dostanie Mateusz Michalski. Ja miałem taki moment, że zastanawiałem się, czy to nie jest w ogóle zawodnik do wędki, czy to nie jest zawodnik, którego zaraz z boiska ściągnie na siłę wręcz Janusz Niedźwiedź, ale to jest też gracz, który miał do czynienia z Dermami Łodzi. Teraz bardzo pomysłowe wznowienie gry przez Kuna właśnie z Michalskim. Zaskoczona była defensywa UKS-u, ale Michalski zagrał złą, zdecydowanie za lekką piłkę w szesnastkę łódzkiego klubu sportowego, a nawet nie w tę szesnastkę, tylko przed 16 metr od bramki Arnta. Walczy Tetek przed polem karnym, faulował. Wydaje mi się, że Rozwandowicza, bowiem opaskę na lewej ręce leżącego zawodnika dostrzegłem, leży gdzieś na tej pieczarce przed polem karnym Arnta. Kapitan łódzkiego klubu sportowego, poturbowany przez naszego gańskiego gladiatora. Wczoraj jeden taki afrykański zawodnik, co prawda niezgrany, ale z Senegalu 18 sekund ledwie wytrzymał z Mariuszem Pudzianowskim w klatce. Myślę, że Abdulaziz Tetek by takiego Pudzianowskiego konkretnie pogonił. On tutaj wyraźnie pokazuje, że siła fizyczna to jest jego gigantyczny atut i że siłą fizyczną może wiele zdziałać, ale także pokazuje, że można grać w piłkę naprawdę spokojnie. Zwykle te podania Tetecha są celne, nie gra za dużo do tyłu, głównie jest tym zawodnikiem, który w trójkątach rozrzuca piłkę do jednego czy drugiego boku. Myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście butowania akcji przez widzę w tym meczu. Wydaje mi się, że Tetek gra tak bardzo na alibi, ale przerwijmy go znowu. Tak, UKS. Znowu muszę ci przerwać. Uderzenie z dystansu, był rykoszet. Dzięki Bogu, że ten rykoszet ląduje poza boiskiem od rzutu różnego UKS, ale tutaj trzeba być bardzo czujnym. 47 minuta tego meczu, zaczyna się już 48. Niewiele zostało do końca tej pierwszej części spotkania. Ale zanim wykonają, to wrócę do tej swojej myśli. Tetek gra na alibi, gra do najbliższego zawodnika, nie podejmuje ryzyka gdzieś zagrania dłuższej piłki do boków, na Zielińskiego, na Kuna. No, tego troszeczkę mi brakuje, tak jak UKS przegrywa piłkę z lewej na prawą, szukając Pirulo, tak myślę, że Tetek ze środkowej strefy boiska mógłby też rozdzielić ze 2-3 razy takie piłki. Już ci przerywam, bowiem Pirulo przed polem karnym wycofuje piłkę do Domingueza. Domingues, 20 metr, Domingues przymierzył przy dłuższym subkul lewą nogą, ale Kuba Wrąbel na posterunku i mimo, że był bardzo zasłonięty przez gąszcz białych i czerwonych koszulek, wybił piłkę na jeszcze jeden rzut rożny w kierunku chorągiewki. Przy sektorze C wędruje Mikkel Rygard. Nie muszę wam mówić, jak go witają kibice łódzkiego Widzewa, ale chciałbym, żeby witali go uśmiechami po zwycięstwie czerwono-biało-czerwonych po 90 minutach tego meczu. Tak? A mogą go nawet jeszcze raz przywitać. Nie będę miał żadnych zastrzeżeń co do takiej sytuacji. Rzut prosto w piłkę jednego z kibiców siedzących na trybunie naprzeciwko nas. Szymon Marciniak wędruje w okolice chorągiewki. Chciałbym, żeby te różnego rodzaju utensylia nie leciały w kierunku murawy. To może skutkować drugim przerwaniem tego meczu. Mieliśmy już racę. Drugie przerwanie meczu, nawet wam nie muszę mówić, co może spowodować teraz uderzenie od bramki. Zacznie Jakub Wrąbel i bardzo dobrze. Także jeśli macie jakichś kolegów na trybunach, szybko jakiś SMS, takie emergency konkretne, napiszcie im. Nie rzucamy, kochani, nie rzucamy i nie rzucajmy. Nawet jeśli chcemy zabłatać psikuza Rygardowi, to nie jest dobry pomysł. Tym bardziej, że pod nami jest delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej, który skwapliwie w swoim kajecie zapisuje wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w pierwszej połowie. Zapisał racę, zapisał teraz celny rzut butelką w piłkę. Widocznie nie spodobało się to panu delegatowi, że ktoś ma bardzo dobre oko i bardzo dobrą rękę do tego, żeby w piłkę trafić. Jak mu się nie podoba, że ktoś ma bardzo dobre oko, to lepiej, żeby nie rozliczał nas za te nasze sokole oczy, które z poziomu trybuny prasowej oglądały pierwsze 49 minut tego spotkania, bowiem 4 minuty do tej rozgrywki doliczył Szymon Marciniak. Do przerwy Widzew przegrywa z łódzkim klubem sportowym 1-2. Ale ta bramka kontaktowa jeszcze w pierwszych 45 minutach pokazała, że nic straconego. Ja mam nadzieję, że zobaczymy drużynę odmienioną, bo to jest drużyna trochę wystraszona przebiegiem tych pierwszych minut, trochę stłamszona w tych pierwszych minutach i drużyna, która odzyskała może nie skrzydła, ale skrzydełka dzięki tej bramce Patryka Stępińskiego, który moim zdaniem w szeregach Widzewa na razie rozgrywa najlepsze
zawody i oby grał tak do tej pory, ale niech do niego doszlusują koledzy i niech ten mecz potoczy się dla nas trochę lepiej. Ja życzę Patrykowi, żeby był drugim w historii zawodnikiem Widzewa, który zdobędzie hat-trick w spotkaniu derbowym. Dwa razy niech jeszcze dołoży głowę. Drugą połowę wygrywamy 2-0, cały mecz 3-2 i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część spotkania. Słuchajcie, trzymajcie kciuki przede wszystkim za to, żeby Marcin był wieszczem takim, był takim naszym prorokiem widzewskim, który faktycznie gdzieś oczyma wyobraźni, ale też oczyma wyglądającymi przyszłości jest w stanie zauważyć hat-tricka Patryka Stępińskiego. Trzymajmy kciuki za Widzew, bądźmy z Widzewem, a wy bądźcie z Widzew TV. Razem z D-Medical wspieraj Widzew w derbach Łodzi. Witamy w studiu w przerwie 67. piłkarskich derbów Łodzi. Atmosferę można kroić nożem, niestety nie jest to tylko spowodowane niesamowitą atmosferą na trybunach, ale też również wynikiem. ŁKS Łódź prowadzi 2-1, a ja witam w studiu naszych prowadzących gości. Andrzej Rybski tradycyjnie. Ponownie witam. I Roman Kołtoń, dziennikarz sportowy Prawda Futbolu. Kłaniam się, dobry wieczór. Panie Romanie, od tego chyba zacznę, nie ma co ukrywać. Dzisiaj temperatura bardzo wysoka, również na boisku. Szkoda z perspektywy oczywiście kibica Widzewa, że troszeczkę tej jakości piłkarskiej moim zdaniem po stronie gospodarzy brakuje. Wydaje mi się, że jest też problem psychiczny, nie? Że to jest jednak drużyna, która jest poddenerwowana, podniecona, gdzieś widać, że ten ciężar psychiczny tego meczu, no to jest dwie bramki, które nie powinny paść. To są bramki, które jak trenerzy rozpiszą, to w ogóle jest do rozpisania, do wykrzyczenia przez samych zawodników, a to pokazuje, że nie utrzymują jakby tej koncentracji, że ta atmosfera tego meczu derbowego wpłynęła na nich. No, Wrombel nie ma prawa puścić takiej bramki. To jest po prostu coś, co nie powinno się zdarzyć. Ja widziałem tego bramkarza w kapitalnych interwencjach, widziałem w słabszych, pamiętam jego mecze z młodzieżówki, natomiast dzisiaj ewidentnie nikt mu o tym nie musi mówić, co on zrobił, prawda? Natomiast to wpływa, bo po minucie jest już akcja kolejna ŁKS-u, gdzie też tam się pali, a stracenie bramki po rzucie rożnym, gdzie to jest wszystko rozpisane i też wydaje mi się, że bramkarz, tam nie wiem kto odpowiadał za Dąbrowskiego, natomiast bramkarz też miał swoje do powiedzenia, bo ta piłka leciała dość długo, prawda? Albo idziesz do niej, albo próbujesz ją sparować. Także ten mecz się bardzo źle ułożył dla Widzewa, natomiast z drugiej strony ja myślę sobie tak, to taki mecz może też, tak jak mówię o tej psychice, prawda, koncentracji i tej odpowiedzialności i wadze meczu derbowego, to jest dwa knockdowny. Dwa knockdowny i teraz tak, podniesiesz się czy nie, uniesiesz to czy nie, prawda, wszystko dotychczas na tym stadionie w tym sezonie ci świetnie szło. Wygrałeś 7 meczów, prawda? Zagrałeś 7 meczów, wygrałeś 7 meczów. A tu dostajesz dwa razy cios i teraz pytanie, czy ta drużyna jest w stanie się podnieść psychicznie. Ja mam wrażenie, że tak. Andrzej, myślę, że tutaj bardzo ważna była ta bramka kontaktowa jeszcze przed przerwą, bo mamy 45 minut, wszystko jest w grze.
Dokładnie, no złapaliśmy tak naprawdę oddech. W pewnym sensie się już, można powiedzieć, podnieśliśmy, ponieważ gdybyśmy wychodzili na drugą połowę i wiesz, że musisz dwie bramki zdobyć, a ty już łapiesz po prostu bezpośredni kontakt z przeciwnikiem. No tu się odwołam też do tego właśnie, do kwestii takiej psychiki. Wiemy, jak nasz zespół grał dotychczas. No i takie błędy, jakie przy tych dwóch bramkach poczyniliśmy, no ciężko mi tak naprawdę sobie przypomnieć. Tutaj Patryk wybija na rzut rożny. W tym sezonie. W tym sezonie, oczywiście w tym sezonie, do tamtego staramy się nie odwoływać. Jasne, ja to rozumiem. Ale naprawdę nasz zespół po prostu tak skutecznie teraz grał. Te podania były zawsze takie wypieszczone. Dzisiaj rzeczywiście widać w poczynaniach naszego zespołu nerwowość. Właśnie to wybicie na rzut rożny Patryka, no gdzie no, tak naprawdę nawet może wybić gdzieś tutaj i kontynuować naszą akcję ofensywną do przodu. No Jakub Wrąbel też błąd, no to już nawet nie ma co dyskutować, bo sam obraz jakby przemawia. Więc to pokazuje, że rzeczywiście to obciążenie nasi zawodnicy mocne przyjęli. I wbrew pozorom tu jest taki, no terminologia bokserska była, ale właśnie po tych dwóch bramkach to jest taka domena też polskich piłkarzy, że schodzi takie ciśnienie, ta presja, no bo trzeba gonić, tak? I wbrew pozorom to może podziałać właśnie na to, co powodowało to spięcie w naszych zawodnikach, że już się całkowicie otworzą, wyluzują, bo tak niestety, ale to często działa. Dużo przed rozpoczęciem tego spotkania rozmawialiśmy na temat przejęcia środka pola. Pojawiło się nazwisko Hanousek, pojawiało się nazwisko Letnioski w kontekście wyrwania serca Widzewa Łódź. Te negatywne nastroje tonowano, podkreślano, że mamy szeroką ławkę, bardzo szeroką kadrę. Niestety chyba musimy to powiedzieć, że dzisiaj rzeczywiście troszeczkę w jakiś sposób tego brakuje moim zdaniem, bo ŁKS mimo tego, że nie gra jakiejś niesamowitej piłki, mam wrażenie, że nie narzuca nawet jakiegoś niesamowitego tempa, to nie ma moim zdaniem takiego ciśnienia w środku pola i może sobie poczynać. Tak, wspominaliśmy, że świetnie zawodnicy dotychczas zastępowali. Po zmianach, ewentualnie delikatne zmiany w pierwszym składzie meczowe były. Dlatego użyłem takiego słowa delikatnego, niespotykana skala. No niestety ta niespotykana skala pokazuje, że bardzo ciężko nam dwóch takich znaczących zawodników zastąpić. Ja jeszcze taki jeden problem widzę, że jak atakujemy, potem kolejne piłki gdzieś idą w stronę naszej obrony. No i nie zbieramy tych drugich piłek. Zazwyczaj są łupem tutaj zawodników ŁKS-u, a oni naprawdę szybko się odwracają, szybko konstruują te akcje. No tak jak wspominaliśmy już w studiu przedmeczowym, bardzo dobrze operują piłką, to widać. Ale powiedzmy sobie szczerze, to są dwie drużyny aspirujące do ekstraklasy i ich miejsce tych klubów jest w ekstraklasie, prawda? One są ozdobą pierwszej ligi, natomiast to jest też nieszczęście tych klubów, że one już nie są w ekstraklasie, prawda? Nieszczęście wynikające z poprzedniego sezonu. Natomiast jak ja patrzę na skład, w szczególności ŁKS-u, to bym powiedział, że w dużej części to jest ekstraklasowy skład, tak? Bardzo doświadczonych ludzi. Jak ja patrzę na Pirullo, to mi się chce oglądać tego piłkarza. To jest piłkarz inteligentny, to jest piłkarz bardzo dobry, wyszkolony technicznie, to jest piłkarz, który ma spokój w takim meczu, prawda? Następny piłkarz, Rygard, też to jest, widać w nich spokój, prawda? Dominguez, to są piłkarze, których atmosfera derbowego spotkania nie zjadła. Mam wrażenie, że Widzewiaków troszeczkę ta atmosfera tego derbowego meczu zjadła. Plus, jednak, wiecie jak to trenerzy mówią? Trenerzy mówią, szeroki skład, rotujemy, ale oni rotują, jak im pasuje. A jeśli jednak przez kartki wypada dwóch kluczowych piłkarzy, to już nie jest rotowanie, to na koniec jest łatanie. Ja to tak nazywam. Powiedzmy sobie to prawdę. I też na koniec, nawet jeśli masz szeroki skład, jeśli to jest, nie wiem, światowy klub, nie wiem, Bayern Monachium, tak mogę też w czerwonych barwach gra, to jak zabraknie X-a czy Y-a, jakichś kluczowych piłkarzy, prawda, Lewandowskiego w ćwierćfinałach z Paris Saint-Germain, to jest problem dla tej drużyny. A trener powie, dobra, no ale my mamy szeroki skład i musi to sprzedawać tak publicznie, prawda? Musi też sprzedawać tak w sensie jakby podnoszenia tych piłkarzy, którzy są w kadrze, prawda, i sezon jest długi, więc to nie jest tak, że on nie będzie szerzej już korzystał. Nam ten pech się skumulował jakby na ten mecz derbowy, bo jeszcze nie możemy zapomnieć o Krystianie Nowaku, tak, który naprawdę bardzo dobry sezon rozgrywa. Też od niego już nawet pokazywaliśmy te analizy, jak od niego to rozpoczęcie jest tam, jak Jakub Wrąbel mu tylko daje piłkę i my z tego zaczynaliśmy wielokrotnie. Także tutaj no, trzech zawodników, trzech kluczowych tak naprawdę, więc tak jak powiedziałeś,
Pirulo, Rygard, tak? I my byśmy postawili znak równa się właśnie, gdyby był Hanusek i Letniowski. Niestety teraz nie możemy. Mówiliście o Rygardzie i Pirulo, którzy są ozdobą tego spotkania w kontekście piłkarskim. A co ciekawe, Maciej Gąbrowski, autor drugiego gola w tym spotkaniu, to w ogóle jego pierwszy gol w ŁKS-ie, więc go lepiej wybrać nie mógł po prostu, jeśli chodzi o taką kumulację pecha, bo to mi się tak troszeczkę skojarzyło. Albo szczęścia z... No oczywiście, to zależy od miejsca, w którym siedzimy. Przed chwileczką mogliśmy zobaczyć statystyki. Poproszę realizatora, żeby jeszcze raz je pokazać. No to, co mnie martwi, no to statystyka strzałów. Typowe dla Widzewa, wysoka skuteczność, jeśli chodzi o te strzały, no ale tu ŁKS rzeczywiście dostał pole do uderzeń i mam wrażenie, że no po prostu z tego zaczął korzystać, bo poczuł, że ta możliwość na no po prostu skorzystanie z tego znaczy nadarzyła się. Oni się czują bardzo pewnie. Ja muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo ja dzisiaj prorokowałem zwycięstwo Widzewa, aczkolwiek po bramkowym meczu 3-2 typowałem w Cafe Football w dogrywce. Jeszcze możliwe. Jeszcze możliwe, absolutnie. Natomiast wiecie, dlaczego typowałem 3-2? Bo też mi się wydaje, że ta seria Widzewa niewygranych meczów z ŁKS-em i tutaj niewygranych w ogóle na własnym stadionie, na tym nowym już stadionie, jest zaskakująca. No, każda seria kiedyś się kończy, prawda? Natomiast to jest tak, że czytam też w ostatnich dniach bardzo dużo o Widzewie, bo ja się zawsze lubię przygotować do spotkania, czy komentuję, czy je oglądam, a jeszcze dzisiaj było Cafe Football. Jeśli ja czytam Łukasza Grabowskiego w Przeglądzie Sportowym, w wywiadzie chyba, ale wymienia taką kwestię, że przez 2,5 roku Widzewie jest 52 piłkarzy, tak? No to ja wiem, że jest nowy trener, nowe otwarcie, nowy sezon, natomiast no to wszystko powoduje, że człowiek się zastanawia, czy nie za dużo. Każda drużyna potrzebuje trochę stabilizacji. Ta stabilizacja wychodzi, wiecie kiedy? W najtrudniejszych meczach, w najważniejszych meczach. Jeśli uniesiesz odpowiedzialność, to dlatego, że masz kręgosłup też w tej drużynie. Tutaj w Widzewie, ja rozumiem, że to wszystko rodzi. Oczywiście jest euforia w związku z kapitalnym startem tego sezonu, ja to absolutnie rozumiem, jak patrzę na tabelę, Zbigniew Boniek mi dzisiaj powiedział, jak dzisiaj widzę, wygra, to już w ogóle będzie ekstraklasa. Oczywiście wypowiedział się publicystycznie, bo wiecie, że to nie takie numery w pierwszej lidze się zdarzają. Chociażby w zeszłym sezonie. No, w tamtym sezonie, jakbyście powiedzieli, że ŁKS nie wejdzie do ekstraklasy, no to nikt by nie uwierzył. No, to też jest październik i listopad. Nikt by nie uwierzył przez pierwsze miesiące, że tak się może zdarzyć, a to się zdarzyło w meczu barażowym z Górnikiem Łęczna, a wcześniej słabszej wiośnie w ogóle ŁKS-u. Także ta liga jest bardzo trudna do grania, naprawdę bardzo trudna do grania, przeciekawa przez takie firmy jak Widzew czy ŁKS i taki mecz, słuchajcie, ja tu przyjeżdżałem jako, no może nie dziecko, nie, ja byłem jako dziecko tutaj, byłem na meczu Widzew-Legia. 84 czy 85 rok, namówiłem rodziców, żeby poszli do kawiarni gdzieś tutaj, nie wiem, już pewnie tej kawiarni nie ma, ja tutaj za bramką oglądałem sobie Widzew Legia, bo chciałem Włodka Smolarka zobaczyć z trybun. I dla mnie to było wielkie wrażenie, 14 czy 15 latka wtedy. I tak sobie myślę, że minęło tyle lat, a ja dalej, na mnie taki mecz działa, prawda, na wyobraźnię. I ja tu myślę, że jeszcze bardzo dużo się zdarzy w drugiej połowie. Bo wiecie co, to co miało być najgorsze dla Widzewa, to już się w tym meczu zdarzyło. No i ja w tym widzę, w ogóle upatruję dużą szansę, że już ciśnienie zeszło, Andrzej. Oczywiście ono będzie rosło, no bo trzeba gonić wynik, strzelać bramki, ale moim zdaniem te najgorsze momenty już za nami, nie mamy już nic do stracenia. Każdy wynik będzie już sukcesem, no oczywiście poza porażką. Dokładnie. Zachowam się trochę jak pan Dariusz Szpakowski i powiem, że po prostu te pierwsze 3-4 minuty wydawało się, że właśnie fajnie weszliśmy w ten mecz. Trzy zagrania bodajże do Gustka. Właśnie to, co nawet na analizie pokazywaliśmy, ta wolna strefa, wchodziliśmy, naprawdę fajnie to wyglądało. Teraz pytanie, czy przestaliśmy grać na tą ścianę, czy ŁKS zareagował? Mi się wydaje to pierwsze, że gdzieś tam było nam ciężko tą piłkę opanować, spojrzeć. Jeszcze trochę mi brakuje takiego, tam często widzę na naszej prawej stronie, że nasi wahadłowi naprawdę są wolni. Wystarczy tylko gdzieś w środku szybko się obrócić, 1, 2, 3 podania. To zazwyczaj robiliśmy, że nasi wahadłowi by są wyżej ustawieni niż pomocnicy przeciwnika i szybko wtedy wchodziliśmy. Także tutaj mam nadzieję, no i odniosę się do twojego pytania przede wszystkim, to co najgorsze już się wydarzyło, teraz jest oddech poprzez bramkę Patryka, poprzez przerwę i poprzez reakcję trenera Niedźwiedzia, który dotychczas no, te reakcje boiskowe miał dobre. Musimy kończyć, bo za chwileczkę rozpocznie się druga połowa 67. odsłony piłkarskich derbów Łodzi. Razem z nami był Roman Kołtoń, Prawda Futbolu. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Zachęcamy was do tego, żeby pozostać z nami na antenie. Antoni Figlewicz i Marcin Łagiewski komentują to spotkanie. Trzymamy kciuki. No tak jak ja liczyłem na to, że to będzie spokojne spotkanie, to absolutnie to się nie wydarzyło. Dużo
dużo emocji. Mam nadzieję, że będą z nami do końca, ale że to będą emocje pozytywne i Widzew Łódź pokona Łódzki Klub Sportowy. Zostańcie z nami, trzymajcie kciuki, razem dopingujmy czerwono-biało-czerwonych. Razem z D-Medical wspieraj Widzew w derbach Łodzi. Wracamy po przerwie, nasze studio meczowe. Ja mam wrażenie, patrząc w ogóle na to, co się w nim dzieje, że my jesteśmy takim lepszym Polsatem, bo był i Roman Kołtoń, bardzo kojarzony z tą stacją, był i Jakub Dyktyński w takiej stylówce na Tomasza Hajtę, tylko trochę więcej takich trafnych rzeczy powiedział, niż się zdarza Tomaszowi Hajcie, ale mieliście pewnie okazję, drodzy widzowie i słuchacze, zauważyć te charakterystyczne, rozpięte guziki naszego prowadzącego. Mamy natomiast na boisku, bowiem zawodnicy już wyszli na drugą połowę i Widzewo i UKS-u, jedną zmianę. TTH zmienia Fabio Nunes. Wydaje się, że po prostu zawodnik z Gany nie udźwignął kondycyjnie tego spotkania. Możliwe, że coś także się stało, jeśli chodzi o jakiś drobny uraz. To na pewno będziemy mieli wszystko wyjaśnione po meczu. Natomiast faktem jest, że na murawie pojawia się Fabio Nunes, a Widzew chcą od pierwszej minuty ruszyć do ataku. Ruszyć na rywali z Łódzkiego Klubu Sportowego z pełną parą, z pełną siłą, bowiem już wystartowali czerwono-biało-czerwoni. Kłum środkiem pola, ale z tego ataku nici. Nawet spojrzałem sobie w kierunku Marcina, żeby zauważyć, co sądzi mimika Marcina o tym zagraniu. Sądzi bardzo dużo i to jest też mimika, która wyraża więcej niż 1000 słów mimika, jak Rafael. UKS-iacy teraz przy piłce, oni akurat bez zmian w tej drugiej części spotkania. Przypomnę zestawienie drużyny gości w bramce: Dawid Art, numer 99, 3 Adrian Klimczak, 5 Maciej Dąbrowski, 6 Maciej Wolski, 7 Mikel Rygard, 10 Antonio Dominguez, 14 Maciej Radaszkiewicz, 15 Oskar Koprowski, 20 to jest oczywiście Pirulo, 26 Bartosz Szeliga, 59 Maksymilian Rozwandowicz. Przy szeregach Widzewa, jak to, Marcin, wygląda? W bramce Kuba Wrąbel, dalej Tomasz Dajewski, Mateusz Michalski, Karol Danielak, Bartosz Gustek, Patryk Mucha, Dominik Kun, Paweł Zieliński, Daniel Tanżyna, kapitan naszego zespołu Patryk Stępiński i w miejsce TTH mamy od 46 minuty Fabio Nunesza. No i zobaczmy, czy ta zmiana przyniesie nam dużo więcej w ofensywie, no bo wydaje się, że Nunes ma zadatki na zawodnika, który z przodu też potrafi dać coś więcej, może nawet więcej niż TTH. Już na pewno pozycja, którą będzie zajmował Nunes, będzie temu sprzyjała. Bardzo wysoko są ustawieni widzewiacy i w ogóle bardzo ciężko w tym momencie, bardzo trudno w tym momencie ocenić formację, z jaką drużyna czerwono-biało-czerwonych wyszła na tę drugą część spotkania. Myślę, że najlepiej oceniłby ją Janusz Niedźwiedź, ale on teraz w ferworze walki takiej oceny specjalnie dla Widzew TV, FM, tych połączonych sił naszych widzewskich mediów, nie zdradzi i nie opowie, jaki jest pomysł na te pierwsze minuty, ale ja jedną rzecz wiem. Pomysł jest taki, że Widzew strzela bramkę na 2-2, no i potem niech się dzieje wola nieba, powtarzając za bohaterem literackim. Widzew, lewa strona pola karnego rywali, wyłapał tę piłkę Dawid Arndt. Młody bramkarz UKS-u wyskoczył z rękami dużo wyżej niż z głową
Tomasz Dyjewski już rozpoczyna akcję KS Guzdek, pogonił za rywalem, jest Radaszkiewicz, lewa strona boiska, przy nim Fabian Unesz, dopada także Michalski, podwojony Radaszkiewicz, pewnie będzie zmuszony do wycofania piłki, ale nie, świetnie sobie poradził z Uneszem i musiał faulować Portugalczyk, nie będzie chyba żółtej kartki, po spray sięgał Szymon Marciniak, a przynajmniej chciałbym wierzyć, że sięgał po spray, a nie po kartonik w żółtym kolorze, tym bardziej, że Fabio Nunes dopiero na boisku się pojawił i on miał tutaj wnieść dużo zamieszania, ale nie takiego zamieszania opartego na grę poza przepisami, a zamieszania takiego, które przyniesie nam bramkę na 2-2. Ostatecznie skończyło się to wszystko na reprymendzie od Szymona Marciniaka. Od rzutu wolnego zacznie Rygard, ale to jest miejsce, z którego ŁKS może nam zagrozić, to jest miejsce, z którego może także paść bramka dla łódzkiego klubu sportowego. Rygard, jedna ręka uniesiona w górę, lewa noga, piłka odchodząca od bramki, cięte do środkowania, ale prosto w głowę kapitana łódzkiego Widzewa Daniela Tężyny. Oddalamy zagrożenie od własnego pola karnego. Długie dogranie od Klimczanka prosto w ręce czujnego Jakuba Wrąbla. Ciężko mi w ogóle przypisywać tę pierwszą straconą przez Widzew bramkę jakby w winie Jakuba Wrąbla, bo tam był rykoszet, on co prawda dosyć wcześnie osiadł na nogach w swoim polu bramkowym, co jednak nie znaczy, że to on jest głównym winowajcą tego straconego gola, bowiem ty już na to zwracałeś uwagę, po prostu trzeba było lepiej pilnować Pirulo i do tego strzału nie dopuścić. W studiu naszym też tym w przerwie pojawiła się taka opinia, że no w sumie ŁKS dzisiaj pokazuje całkiem sporo jakości, szczególnie jeśli chodzi o te umiejętności indywidualne, ale to też nie jest tak, że zdominował to spotkanie i ja myślę, że faktycznie trzeba patrzeć na ten mecz poprzez pryzmat meczu, w którym grają drużyny nadal mimo wszystko na bardzo zbliżonym poziomie, ale jednak to widzę na przestrzeni całego sezonu. Grał futbol lepszy, teraz świetne dogranie Danielaka do lewego skrzydła, tam był Nunes, wpuścił Kuna w pole karne, Kun wycofanie do Guzdka, jeszcze Danielak z dystansu, Danielak! Ze 2 metry od dłuższego słupka bramki rywali Karol Danielak, ale mamy akcję, mamy jakieś wydarzenie w polu karnym ŁKS-u. Dobre dogranie Nunesza, wejście w pole karne Kuna, zdjął z nogi Guzdkowi piłkę Koprowski, jeszcze zebrał futbolówkę Danielak. No ale nie znaczyło to, że mamy 2-2, znaczyło tylko, albo i aż tyle, że widzę w troszkę dociska, wzmaga się doping na trybunach w sercu Łodzi. Wzmagają się tutaj emocje. Mam nadzieję, że to będą emocje tylko pozytywne. Fajna akcja Widzewa po lewej stronie. Dominik Kun biegający w pole karne, ale miał bardzo mało partnerów w samym polu karnym do dogrania. Szukał Bartka Guzdka. Piłka wyszła przed szesnastkę. Tam dopadł do niej Karol Danielak i to jest właśnie ta różnica. ŁKS-iacy, którzy w pierwszej połowie dwukrotnie doszli do takich sytuacji, kończyli je soczystymi strzałami w światło bramki. No tutaj Karolowi ewidentnie ta piłka przelała się po lewej stopie i wyszła 2-3 metry obok prawego słupka. Jeszcze w sumie bym się odniósł do jednej opinii Romana Kultonia z tego międzypołowowego studia. O tym może za chwilę, był spalony na szczęście sygnalizacja sędziego liniowego. Na offside'zie był Wolski. Do opinii mianowicie chodzi tutaj o środek boiska, bo nasz gość powiedział, że to nie jest tak, że można sobie przebierać w zawodnikach, że można mówić o szerokiej kadrze, ale jednak dochodzi w pewnym momencie do tego, że trzeba niektóre braki nie wypełniać, ale łatać. To jest dużo brzydsze określenie, ale bardziej adekwatne w takiej sytuacji. Teraz ŁKS, prawa strona pola karnego, jest przewrotka i wolałbym, żeby ŁKS-iacy przewrotką nie strzelali pod naszą bramką, bo to no, lubi się źle kończyć i mamy złe wspomnienia właśnie z tego typu bramkami. Rozwandowicz z dystansu, ale gdzieś w świat posłał tę piłkę. Kontynuując myśl, chciałbym powiedzieć, że faktycznie sytuacja, w której wypada ci dwóch podstawowych środkowych pomocników, czyli Letniowski i Hanusek, jest sytuacją trudną. I to nie jest jak, nie wiem, jak w jakiejś czołówce rodziny zastępczej, że takie dziury można załatać miłością. Tutaj trzeba mieć konkretnych zawodników, którzy pozwolą ci wnieść odpowiednio dużo jakości do środka pola. No i możliwe, że ta zmiana Tetecha w przerwie pokazuje, że nie jest usatysfakcjonowany tym poziomem jakości, który Gańczyk wniósł do gry Widzewa Janusz Niedźwiedź, dlatego pojawił się Nunesz. Jest także nadal na boisku Mucha i to oni musieli wejść w buty Letniowskiego i Hamustę. W międzyczasie podniósł się trochę głos kibiców łódzkiego Widzewa, bo Guzdek miał dobrą okazję, żeby po takiej przypadkowej przebitce uruchomić Danielanka, ale zagrał za lekko i chyba mimo wszystko zbytnie celnie
by piłka do byłego zawodnika pod Beskidzia Bielsko-Biała dotarła. Nadal 1-2, 53 minuta tego meczu. Widzew nadal nie znalazł bramki wyrównującej, chociaż plan na tę drugą połowę był na pewno, tak jak mówiłem, oczywisty i dosyć prosty. Miała tutaj bramka paść na 2-2 bardzo szybko. Teraz dosyć uwłaczające jakości piłkarza na poziomie Fortuna pierwszej ligi zagranie Wolskiego, który nie poradził sobie z wyrzutem z autu, techniczny oczywiście, oczywiście błąd i od autu zaczęli widzewiący. Teraz Kun, prawa strona boiska, ale tam jest aż czterech zawodników w białych strojach, musiał powalczyć. Kun utrzymał się jeszcze przy piłce, poszedł mu do pomocy Danielak, ale bardzo niedokładnie w kierunku Bartosza Gustka dogrywał karną Danielak. Jeszcze Widzew przy piłce, Zieliński do Muchy, Mucha przerzucił grę na lewą stronę i bardzo dobrze, bo nam się to prawa flanka zagęściła niewiarygodnie. Nunesz nie poradził sobie z przyrządem, ale opanuje chyba jeszcze piłkę w boisku. Nie zdąży jednak Portugalczyk. Chciałbym, żeby ten mecz dzisiaj był takim meczem Nunesza, jak to spotkanie ze Stominem. W meczu z drużyną z Olsztyna też strzelał Patryk Stępiński. Też asystował jeszcze do tego Patryk Stępiński. Ja nie mam nic przeciwko, żeby Stępiński strzelił jeszcze raz po asyście od Nunesza, a potem Nunesz strzelił po asyście od Stępińskiego. To byłaby bardzo ładna taka klamra spinająca nam te ostatnie spotkania Widzewa. Przede wszystkim spinająca nam je zwycięsko, bo to wszystko oczywiście zakłada, że UKS nie trafia ani razu do bramki Widzewa w tej drugiej części spotkania. Jak widzimy, przez tych pierwszych 8 minut Widzewiacy podeszli bardzo wysoko pod UKS-iaków, konstruują sobie swoje akcje ofensywne. Ale teraz Michalski na spalonym. Musimy szukać tych prób. Ja tutaj znowu zauważyłem to, że brakuje tej dokładności. Tutaj Dominik Kun gdzieś wchodzi w dribbling i na pierwszym zawodniku się zatrzymuje, mimo tego, że tych białych koszulek koło niego było zdecydowanie więcej. Ale my w takich właśnie newralgicznych momentach, kiedy możemy bujnąć prawo-lewo, od razu tracimy piłkę. UKS-iacy są bardziej konkretni w tych swoich zagraniach i to tutaj rzuca mi się przede wszystkim w oczy. Wolałbym, żeby to Widzewiacy byli bardziej konkretni, żeby to UKS-iacy popełniali błędy. Jeżeli nawet mieliśmy przed chwilą to zagranie Bartka Gustka, tak? Bardzo trudne do wykonania technicznie. On próbował prawym zewnętrzniakiem zagrać piłkę na Danielaka wychodzącego za linię obrońców. Uważam, że zdecydowanie łatwiej by było zagrać tę piłkę lewą nogą, a poza tym zagrać nad obrońcami, a nie na wysokości kolana. No brakło tam dokładności, może też pomysłu, ale spójrzmy teraz Klimczak. Był tam tylko Radaszkiewicz, ale piłka zdecydowanie poza jego zasięgiem. Na podskoki zebrało się kibicom łódzkiego Widzewa i oby też nam tempo trochę bardziej skoczne na boisku zaczęło panować, żeby Widzewiacy jeszcze więcej werby włożyli w swoje poczynania, głównie ofensywne. Teraz bardzo aktywnie Gustek pokazuje jeszcze kolegom wyżej, pokazuje kibicom głośniej, wyżej także, żeby skakali jeszcze wyżej. I podeszli zdecydowanie na połowę UKS-u, kiedy najbardziej wysunięty nasz zawodnik daje ten sygnał do ataku, cała drużyna już powinna automatycznie przesuwać się pod bramkę rywala. No tutaj tego brakło. Bartek poszedł, został trafiony przez Arnta. Mogło się tak zdarzyć, że ta piłka by się gdzieś zatrzymała jeszcze w boisku i brakowałoby drugiego zawodnika Widzewa, który tą bezpańską piłkę by przejął i pognał w kierunku bramki UKS-u. No tutaj wielu mówi, że to jest właśnie tak, że w meczu derbowym trzeba dać z wątroby. Wielu mamitami jest w ogóle owiane to spotkanie między drużynami z tego samego miasta, szczególnie spotkanie derbowe w Łodzi. Natomiast są też tacy, którzy ten romantyzm futbolu kompletnie burzą i mówią, że no mecz jak każdy inny, żadne swoje derbowe zasady i żadne inne pierdoły. Natomiast tutaj my tak naprawdę nie mamy już nic innego do stracenia i nie mamy żadnego dodatkowego atutu, który może przechylić szale na korzyść Widzewa. Nadal piłkarsko to jest bardzo mocna drużyna, czego dowodziła w tym sezonie wielokrotnie. Teraz prosty, natomiast błąd jakby przeczący moim słowom Fabio Nunesza. Nie wszedł także dobrze w to spotkanie Portugalczyk po 10 minutach. Więcej raczej niedokładnych zagrań niż tych udanych. Natomiast nie będę kontynuował myśl. Tutaj już po prostu trzeba faktycznie z tej przysłowiowej wątroby dać trochę więcej. I z wątroby, z nerek, nie wiem, jakaś grasica, wszelkie inne układy, które są częściami naszego organizmu, muszą zawodnicy Widzewa uruchomić po to, by strzelić bramkę na 2-2, a później, tak jak my sobie tego życzymy, także bramkę zwycięską, dającą Widzewowi w tym spotkaniu raz 3 punkty, ale no, tak naprawdę mecz derbowy nie toczy się o 3 punkty, on się toczy o zwycięstwo, jest zupełnie odrębną historią. Na razie Widzew podchodzi wysoko, zmusza rywali do błędu i teraz sam prosto
do Daniela Kania. Nie opanował jednak piłki. Widzę, jak od autu zagrają KS, ale podchodzą czerwono, biało, czerwoni wysoko. Pokazuje to Dyniewski, pokazuje to Daniela Kun. Wyżej macha także swoim zawodnikom Janusz Niedźwiedź, żeby muszą ustawić się wysoko, okryć bardzo ściśle, bardzo dokładnie, nie pozwolić na rozgrywanie piłki rywalom, ale no właśnie, to się nie udało. Dużo z tym miejsca na prawej stronie mają KS-iacy. Rozegrał tam piłkę Pirulo, ruszają podopieczni Kimowiku, nie właśnie prawą flanką, jest tam Nunesz, będzie chyba rzut nożny, nie zdążył zablokować tego uderzenia Portugalczyk, ale dopadł do tej sytuacji Daniel Tanżyna i tylko dzięki interwencji kapitana Łódzkiego Widzewa, a nawet Tomasza Dojewskiego, bo to on był tym, który zebrał ostatecznie futbolówkę. Widzew nie traci bramki, na 1-3, będzie rzut rożny dla gości. To jest też dobra okazja do kontry. Tak patrzmy na te rzuty rożne. Patrzmy pozytywnie, starajmy się wyciągać to, co najlepsze z tego spotkania. Chociaż wiemy, że musimy już pilnować Macieja Dąbrowskiego i to bardzo, bardzo dokładnie. Dośrodkowanie w pole karne Widzewa. Źle ta piłka spadła na 11 metr. Będą sygnalizowali rękę KS-iacy, ale wydaje mi się, że to była zwykła przebitka. Kończy jeszcze tę akcję strzałem jeden z zawodników Łódzkiego Klubu Sportowego. Od bramki zacznie Jakub Brąbel. No to są sytuacje, na których nie możemy dopuszczać. Ta piłka spadła gdzieś na 5 metr od bramki Brąbla i to są sytuacje, które mogą być potencjalnymi zagrożeniami. VAR sprawdzał jeszcze tę sytuację związaną z potencjalną ręką w polu karnym Widzewa, ale ostatecznie nie mamy rzutu karnego i bardzo, bardzo dobrze. Za łatwo pozwalamy KS-iakom przedostawać się pod nasze pole karne. No tutaj widzieliśmy, spóźniony był Michalski, spóźniony był Danielewicz ze swoimi interwencjami. Oni szybko wyszli ze swoją akcją, bardzo szybko zdobywali teren i zrobiła się bardzo groźna sytuacja dla nich pod naszą bramką, czego skończyło się tylko na rzucie rożnym. Rzut rożny, też gdzieś przebitki, szukali jakiejś ręki u Tanżyny, ale ta ręka była wzdłuż ciała, więc nie miał prawa ani sędzia Marciniak, ani sędzia, asystent siedzący na warze zareklamować tego zagrania, że było niezgodne z przepisami, ale to my musimy teraz napędzać się. Napędzać, jest 60 minuta, zostaje 30 minut efektywnego czasu gry plus to, co doliczy arbiter, no ale my musimy się napędzać. Łatwość przedostawania się pod bramkę niech przesunie się na naszą stronę. To my przedostawajmy się łatwiej pod bramkę Arnta i kończmy swoje sytuacje strzałami, a najlepiej celnymi strzałami. Będzie ku temu okazja, bowiem od rzutu wolnego z lewej strony boiska, gdzieś w okolicy koła środkowego, widzewiacy, krótkie rozegranie. Ma futbolówkę pod nogami Michalski, zrzucenie takiej dosyć zawieszonej wysoko piłki na Dajewskiego. Dajewski jeszcze opanowuje po przebitce piłkę, był na spalonym przy tym drugim jakby wstrzeleniu piłki w szesnastkę gości Tomasz Dyjewski. Zacznie od rzutu wolnego Arndt. No to była dobra okazja, szkoda, że zmarnowana, chociaż też może nadmierny entuzjazm gdzieś się wdarł tutaj w moje sprawozdanie. Dobrą okazją nie można nazywać każdego rzutu wolnego na połowie rywala, natomiast Widzew musi się już chwytać takich okazji, które po prostu dadzą mu bramkę i to jest chyba myśl podstawowa, która przyświeca czerwono-białą czerwonym. Teraz świetnie, silnie poradził sobie z dosyć oczywiście umięśnionym, muskularnym Radaszkiewiczem Patryk Stępiński. Ta iskierka widzewska, która w pierwszej części spotkania prezentowała się chyba w drużynie Janusza Niedźwiedzia najlepiej, a ta bramka tylko potwierdziła te umiejętności. Będzie murowana kartka dla Wolskiego, bo to wejście w nogi, wydaje mi się, Patryka Muchy, no to była lekka przesada i Wolski będzie to spotkanie kontynuował z żółtym kartonikiem. Takie wejście ostro od tyłu można było nawet rozpatrzyć na czerwono, ale dał jeszcze szansę Wolskiemu sędzia Marciniak. Można sobie uczciwie powiedzieć, że Marciniak nie wypacza nam tego spotkania. On na razie bardzo dobrze sędziuje w tych zawodach, ale chyba nie przez przypadek jest to sędzia, no, z którego czasem się gdzieś internauci nabijają, kibice zresztą też, ale jest to po prostu sędzia na pewnym określonym poziomie, poniżej którego nie zejdzie. Dostrzegają to w UEFA, dostrzegli to także w PZPN-ie i właśnie sędzia Marciniak został wybrany do poprowadzenia tego meczu. Na razie sędziuje bardzo dobrze, żółtą kartkę pokazał KS-owi, a Widzewowi ani jednej, więc ja jestem usatysfakcjonowany. Jak na razie oczywiście mógłby jeszcze jakieś dwa karne z kapelusza Widzewowi oczywiście zaproponować. Teraz kolejny wał w środku pola, tym razem ucierpiał Daniel Tanżyna, ale szybko podniósł się z murawy kapitan Łódzkiego Widzewa. Od rzutu wolnego zaczną czerwoną, białą, czerwoni. To znów nie jest taki wolny, który jakoś bardzo dobrze rokuje, jeśli chodzi o sytuację bramkową, natomiast mam nadzieję, że też Widzew, który
to jest proste do zauważenia. Utrzymuje się przy piłce bardzo, bardzo sporą część czasu w tej drugiej części spotkania i to widzę, jakby decyduje wreszcie, chciałoby się powiedzieć wreszcie, o kształcie tej gry. Zastanawiam się, czy nie można było spróbować tak grać od pierwszej minuty, tylko trzeba było przeczekać aż pierwszych 45, żeby zacząć grać swój futbol. I teraz widzę faktycznie, pokazuje te takie założki swojej gry. Będzie trudno, dlatego że UKS stoi bardzo głęboko, bardzo blisko siebie ustawione dwie pierwsze, te dwie głębsze linie Łódzkiego Klubu Sportowego. Ciężko będzie je sforsować, ale już nie z takimi defensywami sobie widzę poradził. UKS w tym sezonie zachował co prawda 5 czystych kąt i to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę, że widzę w meczów bez straconej bramki ma 7. Teraz bardzo niedokładne dogranie Tarzyny. Równie średni mecz jak Mateusz Michalski zalicza Daniel Tarzyna, naszych dwóch kapitanów. Naprawdę dzisiaj te zawody może zaliczyć do tych nieco gorszych i do takich, których raczej do swojego piłkarskiego CV, przynajmniej to jest stan na 63 minutę meczu, by nie wpisywali. Ja bym chciał, żeby trochę lepiej się to zaczęło układać właśnie z tej lewej strony, gdzie i Tarzyna, i Michalski teraz dołączył do nich Nunesz, biegają i dbają o to, by ta flanka, na której szaleje Pirulo, była zabezpieczona. Zdecydowanie niedokładne zagrania widzę, jaką są wodą na młyn dla UKS-u, który konstruuje sobie swoje akcje właśnie po takich stratach, jak przed chwilą Daniel Tarzyna. Pirulo był faulowany, mają stały fragment gry. Zobaczymy, jak oni to rozwiążą. Wolski, prawa strona. Krótkie rozegranie, wstrzelenie piłki po ziemi. Był tam Mateusz Michalski, będzie okazja do poprawki. Rygard do lewej strony, Maciej Dąbrowski. Dośrodkowanie bardzo długo leciała ta piłka, mieli dużo czasu widzewiacy, żeby się ustawić, ale i tak główkę wygrał Szeniga. Szeniga teraz takie wstrzelenie na wiwat. Tarzyna, można było lepiej to zagrać głową. Nadal dużo chaosu w polu karnym widzę, byleby tylko nie było tam faulu. Pokazuje Marciniak, że był. Niestety, ale na całe szczęście tuż przed linią pola karnego czerwono-biało-czerwonych. Oczywiście sprawdzi to sobie jeszcze VAR, jak to ma w zwyczaju. Chciałbym, żeby czasem Tomasz Kwiatkowski nie dopatrzył się tutaj jakichś dziwów z serii Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy, bo możliwe, że Dominik Kun faulował także w obrębie szesnastki. Zaraz będziemy wiedzieli, jak ta sytuacja wygląda. Sędzia Marcin pokazał zawodnikom UKS-u, że jest to wszystko sprawdzane, że on to wszystko kontroluje, a właściwie jego asystenci na VAR-ze kontrolują tę sytuację. Na razie przygotowujemy się do wznowienia piłki, wznowienia gry od rzutu wolnego. Wyznaczył już tą linią magiczną ze sprayem, linię, w której mają ustawić się zawodnicy Widzewa w murze. Także wydaje się, że już ostatecznie od rzutu wolnego zagrają teraz UKS-iance. Odległość do bramki Wrąbla naprawdę niewielka. To będzie jakieś 17 metrów, no bo to jest linia pola karnego, ale troszkę pod kątem względem bramki widzewskiego golkipera. Uderzenie z dystansu prosto w mur, całe szczęście. Rusza Danielak, przed nim aż trzech rywali z UKS-u. Był faulowany, będzie kartka. No to jest faul taktyczny. Zawodnik ukarany żółtą kartką to Oskar Koprowski. Ja miałem przyjemność rozmawiać z Piotrem Baleją w tygodniu z Łódź.pl. On mówił właśnie, że takim zawodnikiem, którego można spróbować poruszać, jest właśnie Oskar Koprowski. Możliwe, że ta kartka będzie miała jakieś znaczenie. Druga z żółtych kartek pokazana w tym meczu, już że znaczenia żadnego mieć przynajmniej Piłsudskiego nie będzie, bowiem Wolskiego w 66 minucie tego meczu zmienia zawodnik grający z numerem 21, czyli Ricardinho. Mamy oczywiście złe wspomnienia związane z byłym graczem Wisły Płock, ale uważam, że to wcale nie będzie nic takiego złego. Jest kolejna żółta kartka, tym razem ukarany Maksymilian Rozwandowicz, wejście od tyłu w nogi Danielaka. Haniebne, zasługujące na żółtą kartkę. Pan Marciniak coraz więcej plusów w moim sercu dostaje. Jakbym był nauczycielem w klasach, nie wiem, 1-3, 1-4 podstawówki, no to już z tych plusów by sobie spokojnie sędzia Marciniak piątkę uzbierał i nawet by mu pozwolił nie rysować tych dodatkowych szlaczków w ramach pracy domowej, bo trzy kartki dla UKS-u już mnie satysfakcjonują. Ale wszystkie trzy kartki były za faule i sędzia Marciniak tutaj chce uspokoić, troszeczkę utemperować ich takie w
wejścia bardzo agresywne gdzieś w nogi Widzewiaków. Rzucenie piłki na pole karne przez Michalskiego. Znowu ci przerywam, ale teraz przerywam ci w tym właśnie pozytywnym dla Widzewa momencie. Jeszcze piłka wycofana do Muchy. On teraz jest tym ostatnim defensorem. Rozrzucenie do prawej strony do Zielińskiego. Bardzo celne. Zieliński rozgrywa z Danielakiem. Danielak bardzo aktywny w tej drugiej części spotkania. Wyszedł dobrze zmotywowany Karol na tę drugą część meczu. Stępiński, Danielak. Jest tam także Dejewski w tej kombinacyjnej grze. Znalazł się stoper łódzkiego Widzewa. Dużo chaosu oddał. Tu chyba zaczną Widzewiacy. Tak jest. Bardzo dobra kolejna sygnalizacja sędziego liniowego. Zaprzyjaźnimy się chyba z panami w czerni po tym spotkaniu, żeby tylko jeszcze Widzew w tym meczu wywalczył 3 punkty i prymat w mieście Włókniarze. To już w ogóle będę całkiem szczęśliwy. Zieliński w kierunku Kuna nie zdążył Dominik do tej piłki. Walczy teraz Radaszkiewicz ze Stępińskim, pojedynek biegowy. 3-2 wychodzą ŁKS-iance, ale Pirulo dograł bardziej to Nunesza niż do Radaszkiewicza i Widzew ma piłkę dokładnie Jakub Wrąbel. Do prawej strony jest Patryk Stępiński. Rozgląda się, z kim rozegrać piłkę. Czeka. Mało ruchu. Sam. Mało ruchu na pewno jest z przodu i to jest też powód, dla którego Patryk Stępiński musiał zrobić te kilka kroków do przodu. Na dużej intensywności gra przez ostatnie 10, może już prawie 15 minut Karol Danielak i to jest, myślę, też godne uwagi. Pokazuje, że Danielak jest chętny do tej gry ofensywnej, do pokazywania się kolegom z drużyny. Natomiast oprócz niego ciężko mi wyróżnić jakiegoś zawodnika z przodu, z tych górnych formacji łódzkiego Widzewa, który byłby równie aktywny i to może trochę martwić. Teraz Dominik Kun wyszedł do gry Nuneszowi. Rozegranie właśnie do Nunesza. Wyszedł do gry Tarzynie. Podobne buty panowie założyli i troszkę mnie tym zmylili. Wybijają ŁKS-iance. Zbierze piłkę na Tarzyna. Wracając do tej sytuacji z Patrykiem Stępińskim, który polował piłkę po prawej stronie w naszej defensywie, on nie miał zawodników do dogrania, bardzo mało ruchu wśród partnerów, którzy są bez piłki. No, tego ruchu bardzo potrzebujemy, żeby ten Patryk mógł gdzieś podnieść wzrok, znaleźć swojego partnera, do którego będzie mógł tę piłkę przegrać i będziemy mogli stworzyć kolejne akcje. Zaczyna do Nunesa, lewa strona boiska. Nunes, wycofanie raz jeszcze do kapitana łódzkiego Widzewa. Piłka ostatecznie ląduje pod nogami Tomasza Dejewskiego. No, brakuje nam jeszcze tej werwy, trochę więcej pomysłu. Teraz dobre wydawało mi się dogranie Daniela Tanżyny. Penetrujące dwie linie ŁKS-u do pan do piłki Guzdek, ale wracał z pozycji spalonej, czego nie umieszkał zauważyć arbiter liniowy. Będzie potrzebna pomoc wizja terapeutów. Jeden z ŁKS-iaków leży na murawie. Pokazuje sędzia Marcinia, mamy dopiero 69. minutę tego meczu. Pokazuje sędzia Marcinia, że on to wszystko doliczy. No i bardzo dobrze, że to wszystko doliczy. Każda minuta jest tutaj na wagę złota, a przede wszystkim na wagę goła. Goła, który jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważny w tym momencie. Na trybunach klasyczne dla polskiego środowiska kibicowskiego przepychanki związane także z tym, co Prometeusz ludziom przyniósł według greckiej mitologii. Pojawiają się nie tyle sztuczne, co po prostu ognie. I na trybunie kibiców gości, i na trybunie łódzkiego Widzewa. Pojawiają się także komunikaty porządkowe na stadionie przy Olei Piłsudskiego. Ciekaw jestem, co nam się będzie działo dalej w tym spotkaniu. Na razie przede wszystkim więcej dymu, i to nie tego metaforycznego dymu, a dymu per se, pojawia się właśnie ze strony drużyny gości, właśnie z tamtej trybuny, ale wiatr dzisiaj sprzyja rozgrywkom Fortuna pierwszej ligi i wywiewa cały ten powodowany racami obłok poza serce Łodzi. Schodzi z murawy kontuzjowany gracz łódzkiego klubu sportowego. Przy pomocy fizjoterapeutów opuszcza on murawę. Niestety opuszcza ją frontem do nas. To też nie możemy sobie uzmysłowić, który to jest zawodnik. Race pojawiły się także na płycie boiska przy Olei Piłsudskiego i to jest, myślę, przyczynek ku temu, by ten mecz raz jeszcze był przerwany, ale bardzo bym nie chciał, żeby tak to spotkanie się toczyło. Przy linii bocznej do wejścia w szeregach gości szykują się Jakub Tosik, to jest numer 24, i Samu Koral, numer 9. Murawę puści na pewno ten kontuzjowany zawodnik Maksymilian Rozwandowicz, numer 29. Kapitan opuszcza boisko w 72 minucie. W jego miejsce wejdzie Jakub Tosik, ligowy wyjadacz. Niektórzy mówią nawet drwal. Są dużo mocniejsi w tych okresach.
określeniach, ale zawodnik, który na pewno wie, co to znaczy walka i tutaj trzeba postawić bardzo duże wykrzyknik akurat przy Tosiku. Natomiast sam Mukoral pojawi się na murawie w miejsce Macieja Radaszkiewicza. To jest taka dosyć oczywista zmiana. 1-1 i Koral będzie teraz tym zawodnikiem ustawionym najbliżej bramki łódzkiego Widzewa. No zobaczymy. To są na pewno zmiany, które dają nam sygnał, że UKS no, nie będzie się bronił. Zmiany po prostu 1-1. Zmiany pokazujące nam, że ta drużyna nadal będzie starała się grać swoje. Chociaż Widzew już w tej części spotkania wygląda, no może nie o niebo, ale zdecydowanie lepiej. Pierwszy kontakt Korala z piłką. To było długie dogranie od kolegów z drużyny. Jest Rygard. Lewa strona boiska. Odzyskują piłkę Widzewiacy. Tytaniczna praca Patryka Muchy się opłaciła, ależ ostre wejście Jakuba Tosika w Dominika Kula. Zdaniem sędziego Marciniaka wszystko czyste i w granicach futbolowego prawa pokazał Tosik, że to co mówię, to nie są żadne bajki, że on faktycznie jest takim boiskowym zabijaką. Od autu zacznie Paweł Zieliński po tym niedokładnym dograniu UKS-aków. Zieliński musiał dograć do tyłu, do Dajewskiego. Koral nie jest zainteresowany pressingiem. Wie, że tutaj ważniejsze zadania przed UKS-em stoją, jeśli chodzi o defensywę. O to ściśnięcie przestrzeni między kolejnymi formacjami Łódzkiego Klubu Sportowego i na pewno takie zadanie przed swoimi zawodnikami stawiał Kibu Wikunia, hiszpański szkoleniowiec, który na razie bardzo spokojnie ogląda ten mecz z tego prostokąta wyznaczonego dla szkoleniowca Łódzkiego Klubu Sportowego. Rzut rożny dla Widzewa, lewą stroną ruszyli czerwono, białą, czerwoni. Do chorągiewki teraz wędruje Mateusz Michalski, przy nim Karol Danielak. Chyba nie zagrałem krótko, bo zorientował się w tym wszystkim Szeriga i dlatego właśnie będzie dośrodkowanie w pole karne Łódzkiego Klubu Sportowego. Michalski wziął już rozmiar, jest przygotowany do grania piłki, no chyba może Dejewskiego, może Stępińskiego, który ma ochotę do powtórzenia swojego wyczynu, jednak przed pole karne to dogranie. Mucha! Ależ się złożył Patryk Mucha. Nie spodziewałem się, no takie zagrania widujemy, nie wiem, w futsalu, takie rozegranie rzutu różnego gdzieś daleko przed polem karne i bombę z powietrza, a tutaj złożył się do uderzenia Patryk Mucha. No oczywiście piłka nie naszła mu do końca czysto na stopę, ale też nie pomylił się na tyle, na ile się spodziewałem, że się pomyli. Jestem zaskoczony, jak mała była ta skala niecelności przy uderzeniu Patryka Muchy. No nie była to sytuacja groźna, kwadrans do końca, trzeba liczyć na każdą sytuację, a nie tylko na te groźne. Kum, zbieramy piłkę po długim zdobieniu przez Arnta. Koprowski, brak komunikacji z Tosikiem, ale uratował się ten pierwszy, właściwie uratował swoją drużynę przed stratą bramki, bo tam już czyhał na błąd stoperów Bartosz Guzdek. Chciał teraz cwaniacko i kardynią nabić Zielińskiego. Ostatecznie doczekał się były zawodnik Wisły Płock tej piłki pod swoimi nogami. Lewa strona boiska jest Pirulo. Pirulo dograł do Rygarda. Rygard wycofał piłkę na 11 metr z lewej flanki, ale był tam na szczęście Tomasz Dejewski. 75. minuta tego spotkania, nadal na zegarze 1-2. No i trzeba powiedzieć sobie uczciwie, ten kwadrans, który nam został, to będzie kwadrans męki. Kwadrans, który będzie na pewno bardzo dla czerwono-biało-czerwonych trudny. Tym bardziej, że teraz ruszają KS. Jest Koral, ale nie jest dogra. Jest Koral, ale jest i Stępiński, który wyblokował tę piłkę. I bardzo dobrze, że tutaj Stępiński cały czas jest bardzo, bardzo czujny. Gramy w defensywie naprawdę nie najgorzej, przynajmniej oczywiście w tej drugiej części meczu, o tej pierwszej odsłonie tego spotkania moglibyśmy już zapomnieć. W sumie nie miałbym nic przeciwko, gdyby ją całkowicie anulować. Teraz faulowany w środku pola przez Domingueza Mucha. Będziemy grali od rzutu wolnego, ale najpierw zmiana Mattia Montini w miejsce Patryka Muchy i to jest zmiana konkretna, dająca konkretny sygnał. Najpierw Nunesz pojawił się za TTH, mocno ofensywna zmiana, mam wrażenie. Teraz ta zmiana jeszcze wyraźnie ofensywna. Miejsce Patryka Muchy zajmuje Mattia Montini. No i my teraz będziemy grali takim ustawieniem 3-1-6. I to jest sygnał od Janusza Niedźwiedzia. Nie ma już półśrodków. Gramy, strzelamy. Teraz musimy tylko starać się dostarczać piłki do naszych najbardziej wysuniętych zawodników, żebyśmy mogli zrobić akcję bramkową, strzelić bramkę wyrównującą. Początek tego spotkania nie przypuszczalibyśmy, że będziemy musieli gonić ten wynik. No, zaczęło się od 0-2, zostało 15 minut plus to, co doliczy arbiter. I zobaczymy.
zobaczymy, jak widzewiacy odpowiedzą na ataki ŁKS-u. Kibiców Widzewa oczywiście na stadionie jest całe mnóstwo, ten obiekt wypchany dzisiaj po samiutkie brzegi. Największym problemem były oczywiście strefy buforowe w związku z obecnością kibiców gości na dzisiejszym spotkaniu i to te buforowe strefy powodują, że nie mamy tutaj takiego typowego kompletu. Teraz widzę w prawą stronę boiska, wznoszą się okrzyki na trybunach, to środkowanie Zielińskiego wyblokowane, jeszcze to pada do piłki, Nunesz nie był przygotowany do tego, żeby strzelić, ale też ta piłka była na wysokości jego biodra. Ciężko z takiego ułożenia futbolówki uderzyć. Jeszcze widzę przy piłce. 30 metr od bramki był Danielak, faulowany. Będzie rzut wolny dla Łódzkiego Widzewa. No może to jest ten moment, może to jest ta minuta. 78. Zaznaczajcie sobie w kalendarzykach, ustawcie sobie na minutnikach. 78. minuta 67. derbów Łodzi, rzut wolny dla Łódzkiego Widzewa. Przy piłce Gusnek, Michalski, Zieliński. Takich trzech muszkieterów, chociaż ten jeden już zrezygnował z egzekwowania tego stałego fragmentu gry i to był ten najmłodszy, czyli Bartosz Gusnek. Zostało ich tylko dwóch na placu, bądź dwaj amigos. Mateusz Michalski i Paweł Zieliński między sobą rozegrali walkę, którą ostatecznie wygrał ten pierwszy. I to Michalski będzie wykonywał ten stały fragment gry. Nie było tam żadnego papieru, kamieniu, nożyca, ani nic. Wszystko bardzo profesjonalnie się odbyło. Dogadali się panowie na takiej czysto werbalnej kanwie i będzie wznawiał grę Mateusz Michalski. Michalski, miękkie wrzucenie piłki w pole karne, nabiega na futbolówkę. Wydawało mi się, że to był znowu Patryk Stępiński i był bardzo blisko szczęścia w tej sytuacji. Ostatecznie to chyba nie on kończył tę akcję. Dokładnie. Daniel zamykał akcję. Daniel Tanżyna, tym, który strzelił gdzieś tak potylicą w kierunku bramki Arnta i szkoda, że nie w światło bramki tejże właśnie strzeżonej przez golkipera Łódzkiego Klubu Sportowego. Z 5 metra właśnie Arnt, wznowienie do lewej strony do Klimczaka, trochę za mocno dograł swojemu bocznemu obrońcy, bramkarz gości, ale opanował futbolówkę Klimczak. Rygard zewnętrzną częścią stopy uruchamia, z lewej strony Ricardinho, bardzo ładne to było podanie, a ja aż musiałem się ugryźć w język, jakie bardzo ładne, niebezpieczne przede wszystkim. Piłka przeleciała jakieś 1,5 metra od linii bramkowej Jakuba Wrąbla, na szczęście bardzo bezpańska, pozbawiona dodatkowych zawodników drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. Kolejne zmiany nam się szykują. Salve wejdzie na boisko, a także Javi Moreno, zastrzyk hiszpańskiej werwy w szeregach Łódzkiego Klubu Sportowego. Przy najbliższej przerwie w grze nastąpi i będzie miał okazję chyba nastąpić już teraz od autu. Zaczynają czerwono-biało-czerwoni. No zobaczmy, kogo zmienią ci dwaj hiszpańscy zawodnicy. Lubi się generalnie otaczać rodakami. Kibu Wikunia może trochę lepiej czuje się w tej zwykle dosyć smutnej i szarej Łodzi hiszpańskiej. Szkoleniowiec z numerem 7 boiską puszcza Mikel Rygard w jego miejsce. Wchodzi na czoło Salve i to Hiszpan będzie teraz bronił barw Łódzkiego Klubu Sportowego. Schodzi także z boiska Pirulo w jego miejsce, Javi Moreno, 20 to Pirulo, 11 to Hiszpan, którego zastępuje. No i te ostatnie minuty tego spotkania to będą minuty, w których Widzew będzie napierał. I ja jestem pewien tego, że czerwono-biało-czerwoni będą dążyć do zdobycia bramki na 2-2 i to tak z pełnią zaangażowania. Jeszcze jeden zawodnik nam się pojawi na murawie, tylko że w czerwonej koszulce, mowa tutaj o Kacprze Karasku, numer 30, on w miejsce Dominika Kuna melduje nam się na zielonej trawce przy olei Piłsudskiego. Kun na pełnym gazie schodzi z boiska, zasłużone brawa, zbiera nasz wahadłowy, no bo walczył dzisiaj akurat i tego nie można mu odmówić, chociaż to jego stroną obie te bramki zostały strzelone. Jedna oczywiście po stałym fragmencie gry, ale była też taka sytuacja, w której bardzo bliski szczęścia był Radaszkiewicz, gdyby nie fenomenalna interwencja Patryka Stępińskiego, ale teraz rusza Widzew, rusza dokładniej Nunesz, już właściwie gdzieś na brzuchu, takim padem siatkarskim jeszcze walczył o piłkę, wywalczył dla Widzewa wrzut z aut. No trzeba tutaj dużo, dużo determinacji. Mamy rzut wolny. O to nawet Nunesz, lepiej. Nunesz był faulowany, do piłki podchodzi Mateusz Michalski.
niech sobie przypomni, jak dograł w pierwszej połowie na głowę Patryka Stępińskiego i niech powtórzy to w tej 82 minucie, która właśnie się rozpoczęła. Tym bardziej, że Stępiński znów jest na krótkim słupku i będzie próbował do tej piłki dopaść. Jest dośrodkowanie, był tam Dążyna, też trzech ŁKS-iaków. Zieliński, no mógł na pewno mocniej uderzyć, jeszcze zbierze piłkę Karasek. Karasek do prawej strony do Zielińskiego. Paweł Zieliński, Zieliński walczy ze swoimi rywalami, Zieliński faulował. Nie zostanie ukarany żółtą kartką za ten faul na Dąbrowskim. Dąbrowski, no jest to zawodnik doświadczony, który po prostu wiedział, gdzie zostawić nogi, żeby Zieliński go kopnął, i tak też się stało. Ale zaczęło się od tego, że Paweł Zieliński miał piłkę przy swojej prawej nodze ustawioną do wrzucenia. Nie wiem, dlaczego wchodzimy w dribbling, kiedy możemy najprostszymi środkami szukać zagrożenia. Wrzuć tę piłkę gdzieś tam w kocioł, niech odbije się od głowy, nie wiem, Dąbrowskiego, niech wpadnie do własnej bramki. Dla nas to nie jest istotne. Ważne, żeby ta piłka znalazła się w siatce, żebyśmy mogli spokojnie powiedzieć, tak, mamy 2-2 i gramy dalej. No chciałbym, żebyśmy mogli coś takiego powiedzieć. Ja nawet chyba bym się w tym momencie nie obraził, gdybyśmy już nie mogli grać dalej, tylko zostali przy tym 2-2. Nie brałbym oczywiście takiego wyniku przed spotkaniem w ciemno, ale to jest mecz, w którym no, Widzewowi nie idzie i Widzew gra kiepskie zawody. I to jest też mecz, w którym trzeba swoje wywalczyć. Walczy teraz Zieliński, znowu na prawej stronie jest dośrodkowanie. Arndt nie był faulowany przez Montiniego, wyłapał piłkę, dosyć skutecznie przeprosił jeszcze Montini za ten dosyć agresywny atak na bramkarza gości. Będzie Arndt wznawiał od wyrzutu piłki, krótkiego wyrzutu w kierunku Jansonowe. No i Widzew teraz już musi dać z siebie naprawdę, naprawdę wiele. 83. minuta, prawą stroną rusza ŁKS. Widzewiacy no nieco niżej teraz ustawieni, też nie można tak wysokim pressingiem atakować przez całe spotkanie. Trzeba dać sobie odstapnąć może przed tym ostatecznym jednym wypuszczonym atakiem, który ukłuje, tak jak mówiłeś w pierwszej części spotkania, ŁKS na tyle skutecznie, że Widzew będzie miał z tego dodatkową korzyść. No i może to będzie teraz spróbował szczęścia. Tanżyna, ale to nie było to. Nie Tanżyna, oczywiście Fabio Nunes, ale to nie było to dogranie, które nas tak bardzo ucieszy. To nie było to zagranie, które da nam tyle radości, ile byśmy tutaj w sercu Łodzi chcieli. Ale to nie jest tak, że tylko my. Tu jest 18 tysięcy ludzi, którzy też by chcieli zaznać tej radości. Którzy oprócz mnie i Marcina też mają te czerwono-biało-czerwone widzewskie serca i którzy chcieliby, żeby ta drużyna dzisiaj jeszcze w tym meczu zawalczyła, mimo tego upływającego czasu, mimo tego dobrze dysponowanego w dzisiejszym meczu rywala, żeby nie dała sobie w taki głupi sposób. Ja się nie boję tego powiedzieć, bo te bramki są efektem pewnej niefrasobliwości Widzewa w pierwszych akcentach tego meczu. Wyrwać tych punktów i wyrwać tego spotkania, tego prymu w Łodzi. Przerzut na prawą stronę do Pawła Zielińskiego. Zieliński dobrze opanował futbolówkę. To już jest jego trzeci, czwarty kontakt, ale dograł do Karaska. Karasek walczy z Klimczakiem. Karasek jeszcze otrzymał piłkę w boisku, ależ teraz potężne wybicie jednego z zawodników. To był Ricardinho. Trafił w jakiegoś młodego kibica. Nie spodobało się to sympatykom drużyny z Alei Piłsudskiego i słusznie, bo z małej odległości Ricardinho zbombardował na jakiegoś małego fana futbolu. Gramy dalej, leży na boisku Korral, ale będziemy gry kontynuowali. No nie ma tutaj miejsca już na sentymenty i na przyjemności. To są sytuacje, w których ja wiem, może niektórym się to nie spodoba, ale takie dobre wychowanie futbolowe, jakieś fair play czasem schodzi na dalszy plan i już emocje są tak duże, że po prostu się gra do gwizdka. Gra się po to, by w tym spotkaniu, powiem to, bo nadal w to wierzę, mimo że czas upływa nieubłaganie, nie jest z gumy, żeby to spotkanie wygrać. Teraz długie dogranie od Danielaka, znalazł się tam Daniel Tanżyna, nie dopadł do piłki Bartosz Guzdek. Bardzo ważny element tej gry jest taki, że Daniel Tanżyna już dostał zielone światło od Janusza Niedźwiedzia. Trener Niedźwiedź pokazał naszemu kapitanowi, tak, ty grasz już wysoko, ty grasz już w polu karnym rywala, nie cofasz się, tu już się nie ma po co cofać, to już nie jest mecz, w którym można się bronić, tu trzeba po prostu atakować. Od kilku minut widzimy wycofany zupełnie ŁKS na swój 40 metr, oni już chyba nie chcą atakować Widzewa, żeby strzelić kolejną bramkę, oni chcą już dowieść to 2-1 dla nich jakże ważne, ale teraz Fabio Nunes złapał tę piłkę, ale też dośrodkował Portugalczyk prosto w ręce
bramkarza UKS-u i no, no niedobrze, że tak się właśnie stało. Trochę więcej można było z tej akcji wykrzesać i na pewno trochę więcej mógł Nunes swoją lewą nogą wyczarować. Wyczarował na tyle, ile wyczarował i dalej będziemy starać się napierać na UKS. Trzeba odrzucić, wyrzucić z pamięci to, co się stało przed chwilą, ale teraz może się stać coś zupełnie mniej przyjemnego. Prawą stroną UKS dośrodkowanie jest niezawodny Patryk Stępiński. Idealnie ustawił się w linii tej wrzutki, przejął piłkę i rusza z akcją Widzew. Jest Tanżyna, z nim do spółki trzech kolegów. Jest Guznek z prawej strony, Montyni, będzie kartka dla Tosika i to będzie żółta kartka dla Jakuba Tosika. A tak jak Marcin mówi, to spokojnie mogła być kartka czerwona, bo to jest wejście w nogi od tyłu. Zainteresowany tylko nogami Tanżyny był Jakub Tosik. Ja bym go za to zagranie oczywiście ukarał czerwoną kartką, ty byś go ukarał czerwoną kartką, ale nie ukarał go niestety czerwoną kartką Szymon Marciniak i będziemy musieli to jakoś przeżyć. Wznawia już z rzutu wolnego, widzę w lewa strona boiska, jest uderzenie z dystansu, jest i wielkie! Jest wielkie! Jest wielkie! Tomasz Majewski! Jest Majewski! Jest gol dla łódzkiego Widzewa! Tomasz Majewski! Eksplodował stadion! W barwach łódzkiego Widzewa! Mówiliśmy w pierwszej części spotkania, nie, ja zaraz tutaj zwariuję. W pierwszej części meczu mówiliśmy, że Dąbrowski nie mógł znaleźć lepszego momentu na pierwszą bramkę w barwach UKS-u. To co my powiemy o Tomaszu Dejewskim? Był rykoszet oczywiście, ale nie był też upilnowany Tomasz Dejewski. Ja mam teraz już głos jak Janusz Kudyba, którego na całe szczęście tutaj na trybunie prasowej z nami nie ma, ale możecie mi to wybaczyć, bo nie gadam tak jak Janusz Kudyba, gadam jak Antoni Figlewicz, jestem przeszczęśliwy, jako Widzew, jak z krwi i kości, z dziada pradziada, bo Widzew ma remis w sercu Łodzi, ma jeszcze kilka minut do końca, zamilkła trybuna gości, a my tutaj wybuchamy z radości wielokrotnie gdzieś wewnątrz naszych serc, wewnątrz naszych całych organizmów. Wybuchł stadion. Jeszcze kilka minut do końca. Jeszcze kilka minut do końca, ale tak jak powiedzieliśmy, Tosik tutaj zasługiwał na czerwoną kartkę, ale nie został ukarany, ale został ukarany zespół UKS-u przez jakże fantastycznie dogrywającego Danielaka i znajdującego się w odpowiednim miejscu. Tak, Tomka Dejewskiego, Tomek Dejewski, kolejny zawodnik Widzewa, który wpisuje się na listę strzelców w tym sezonie. To już chyba 16 zawodnik. 17 nawet, 17. Muszę ci powiedzieć, to jest kosmos jakiś. To, co się tutaj stało nam w sercu Łodzi, jest fenomenalne, jest niesamowite, jest fantastyczne. Niektórzy poczuli lato albo taką późną wiosnę na trybunie pod zegarem. No ja tutaj nie będę się obnażał, tym bardziej, że jeśli chodzi o nowości, macie też, moi drodzy, do dyspozycji kamerę na nas skierowaną. To raz, a dwa, jestem ubrany na cebulkę, żeby nie zmarznąć, więc nie będę wam mojej nędznej dosyć klatki piersiowej pokazywał, chyba że Widzew nam tu strzeli na 3-2. Nawet nie chcę tego odszczekiwać, jestem gotów to zrobić, jeśli my dzisiaj w 67. Derbach Łodzi zwyciężymy. Karasek bardzo dobrze poradził sobie z Ricardinho, dogrywa do prawej strony do Zielińskiego. Zieliński rusza prawym skrzydłem, Zieliński był na posterunku. Jeden z UKS-iaków, ale Widzew napiera, Widzew chce więcej. Ja chcę więcej od Widzewa i Widzew chce na pewno więcej od siebie. Zieliński, Niedźwiedź pokazuje, żeby to środkował. Zieliński, zmuszony do piąstkowania. Jest sygnalizacja pozycji spalonej i od rzutu wolnego zaczną UKS-iacy. Za chwilę dowiemy się, ile do tego spotkania doliczy sędzia Szymon Marciniak. Ja już zerkam sobie na zegarek, zerkam sobie też na tablicę świetną, którą na razie w dole trzyma kierownik Pipczyński, ale mam nadzieję, że tam jakieś 5, może 7 minut, a dobra, dajmy sobie nawet 10, będzie wyświetlone na czerwono, bo chciałbym, żeby też ten kolor tego wyświetlenia nam pokazywał, co w tym meczu się jeszcze w tym doliczonym czasie wydarzy i to zawodnicy w czerwonych koszulkach będą strzelali 6 minut dodatkowych, dodatkowo 360 sekund dostali od sędziego Marciniaka. Mam nadzieję, że czerwono-biało-czerwoni, a nie goście w dzisiejszym spotkaniu. No ten Tomasz Dejewski nas ucieszył niesamowicie w 87 minucie spotkania i mam nadzieję, że ucieszy nas jeszcze jeden zawodnik łódzkiego Widzewa. Michalski do lewej strony, jest tam Fabio Nunes i przesuwają się do przodu widzewiacy, poczuli krew czerwono-biało-czerwoni. Ta druga połowa jest inna do innych, zupełnie niepodobna w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi, ale też ten mecz jest do innych zupełnie
niepodobne. Znowu Zieliński, prawa strona boiska, wielokrotnie już eksploatowany w ostatnich minutach. Prawy wahadłowy łódzkiego Widzewa, pomaga mu tam Karol Danielak, pomaga też wysoko już ustawiony Patryk Stępiński. Jest znowu Danielak, ale tym razem rzutka prosto w ręce Dawida Arnta. Już chyba nie będą mieli ochoty UKS-iacy na zapędzanie się z jakimiś atakami do przodu pod bramkę Jakuba Wrąbla. Wiedzą, czym to może grozić. Też wiedzą, że te zbroje, w którym oni się dzisiaj przywdziali, są po takiej bramce i przy takim natężeniu emocji po prostu zabrudzone. I to jest sytuacja, w której to Widzew ma wszystkie atuty w swojej ręce. To jest czerwień! To musi być czerwona kartka! Tak jest! Już czerwony kartonik w ręku arbitra. Bardzo ostre wejście Ricardinho w nogi Kacpra Karaska. Gotuje nam się na murawie, ale też Kacper Karasek to jest młody zawodnik, którego Ricardinho wszedł dwiema nogami, takimi saneczkami, ale no pomyliły mu się raz dyscypliny, dwa, pomyliła mu się pora roku. Brutalne wejście. Ricardinho nie wytrzymał nasz dzisiejszy rywal ciśnienia i my typowaliśmy Tosika Koprowskiego, typowaliśmy nawet Radaszkiewicza do tej czerwonej kartki, jeśli chodzi o naszych dzisiejszych rywali. Dostał ją ostatecznie Ricardinho żółtym kartonikiem za tę drobną burdę po decyzji Szymona Marciniaka ukarany. Natomiast zawodnik czerwono-biało-czerwonych, Paweł Zieliński, który momentalnie doskoczył do Brazylijczyka, żeby mu pokazać, gdzie raki zimują. I chyba tylko dzięki interwencji Patryka Stępińskiego nie doszło tutaj do poważnych rękoczynów. Karasek na całe szczęście jest zdrowy. Biega, ma się dobrze, ma na pewno ochotę, żeby odpłacić się UKS-iakom w taki sposób, w jaki ich zaboli to najbardziej. I my wszyscy wiemy, ja wiem, wy wiecie, Marcin wie, jaki to będzie sposób. Tanżyna jest na 15-16 metrze od bramki, ale traci piłkę, będą musieli wrócić Widzewiacy, bo był faul taktyczny Karaska i teraz Karasek ukarany żółtą kartką musiał faulować. To była sytuacja, w której wychodzili z kontrą UKS-iacy i bardzo dojrzale się Kacper zachował. Obserwuję tutaj ławkę rezerwowych naszego zespołu. Trener Niedźwiedź pokazuje naszym zawodnikom, którzy są przy piłce w środkowej strefie boiska. Grajcie drugą piłkę, długą piłkę na aferę. I zagrał Daniela, gdzieś tutaj była przebitka. Próbowali wyjść z kontrą UKS-iacy. Bardzo mądre zachowanie Karaska, który lekko Dąbrowskiego złapał, wybił go z rytmu, położył go na ziemi. Dostał żółtą kartkę, ale taka żółta kartka jest jak najbardziej przez cały sztab widzewski dla Karaska oczywiście przyłożona. Akceptowalne jest to zagranie. Tak, Kacpra Karaska. Ja już zerkam sobie na zegarek, bo tyle wiemy, nie odliczają do liczonego czasu gry. Zostało jakieś 3 minuty tego meczu. Nie wiem, czy te 3 minuty ja jestem jeszcze w stanie wokalnie wam towarzyszyć, ale mam nadzieję, że będę miał jeszcze jedną okazję do stamcia gardła, do krzyku w niebo głosy, krzyku powodowanego radością. Teraz za krótka wrzutka UKS-iaków w pole karne Widzewa, wybił piłkę Nunesz, ale musimy wypychać naszych rywali. Teraz z kolei interwencja Tanżyny, za dużo miejsca mają UKS-iacy, będzie strzał z dystansu, jest Wrąbel. Dobra interwencja naszego bramkarza, możemy ruszyć z atakiem. Wrąbel wybija piłkę w kierunku Bartosza Gustka. Guzdek przyjął sobie futbolówkę, wypychał go jeszcze Monsalwę. Znowu teraz w drugą stronę biegniemy, tym razem Maciej Dąbrowski walczy łokciami z Bartoszem Gustkiem. Pokazał mu nasz młody zawodnik, że on też wie, co to znaczy ostra gra. On też jest piłkarzem Fortuna pierwszej ligi. Szkoda, że Bartek Guzdek nie zdecydował się na przedłużenie piłki głową wybitej przez Jakuba Wrąbla, bo za jego pleców wybiegał Kacper Karasek, który by wyszedłby poza linię obrońców i pomknąłby na pewno na bramkę Arnta. No, zdecydował się na przyjęcie piłki. Mamy z tego faul dla UKS-u. Dominguez będzie rozpoczynał ze środkowej strefy boiska. Tym bardziej, że tam było wszystko utrzymane w linii spalonego i aż się o to prosiło, no ale cóż, nie jesteśmy wybredni, jak nie wtedy, to może za kilka minut. Zostało nam półtorej minuty gry przy Olei Piłsudskiego, no chyba, że trochę więcej minut niż tych 6 minimalnych doliczy nam Szymon Marciniak. Teraz napiera UKS, teraz to UKS zamknął czerwono-biało-czerwonych w polu karnym i musimy nie pozwolić na to, by jeszcze coś przykrego nam się w tym meczu przytrafiło. Tanżyna z dużym spokojem poradził sobie z rywalem, jest Guzdek, Guzdek! Guzdek ma z prawej strony Montiniego, był faulowany, będzie żółta kartka dla grającego z numerem 26 Bartosza Szeligion. W pierwszej fazie tej akcji kopnął Guzdko od tyłu, później już Guzdek stracił równowagę, nie odzyskał jej, a w walce z Maciejem Dąbrowskim już po prostu nie był w stanie w ogóle przeciwstawić się temu rosłemu, silnemu stoperowi UKS-u. Jeszcze kilkadziesiąt sekund tego meczu przed nami, znów piłka do Zielińskiego, bardzo celny przerzut na skrzydło. Zieliński jest w polu karnym, Widzew, ależ było blisko, żeby Dojewski dorzucił nam jeszcze jedną bramkę
w tym meczu. No nie wiem, czy byśmy usnęli, gdyby Dajewski pozwolił sobie na jeszcze jedno takie dogranie prosto do sieci bramki bronionej przez Arda, ale teraz bardzo dużo niedokładności i ruszają z akcją ŁKS-iacy. 4 na 4 wychodzą zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego. Tosik był zakończony, on pokazuje Marciniak, że możemy grać dalej. Michalski, jeszcze Mateusz Powalcz, bo to są sytuacje, w których trzeba sobie poradzić. Ależ Kuba Wrąbel popisał się teraz interwencją z 16 metra. Strzelali nasi dzisiejsi rywale, ale Kuba Wrąbel, to co mu los zabrał przy pierwszej bramce dla ŁKS-u, teraz mu oddał, dodając mu jeszcze dodatkowej energii, dodatkowej sprężyny w kolanach, która pozwoliła mu tę piłkę sparować na rzut rożny. Ciekaw jestem, czy po tym stałym fragmencie gry na jeszcze trochę futbolu przy Olei Piłsudskiego pozwoli nam Szymon Marciniak. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby pozwolił na kontratak. Chciałbym, żeby Widzew mógł jeszcze bramkę strzelić, ale na razie chciałbym, żeby obronił się przed tym atakiem ŁKS-u z rzutu rożnego. Dominguez wysoko wychodzą ŁKS-iacy, ale zbieramy futbolówkę, wybijamy ją poza pole karne. Jest jeszcze Szeliga, dopada do niego Nunes, Nunes nie zablokuje tego dośrodkowania. Akcję zamyka salwę, ale piłka w rękach Jakuba Wrąbla. Koniec tego spotkania. 2-2 Widzew remisuje z Łódzkim Klubem Sportowym po meczu, który naprawdę cieszę się, że oglądała cała Polska. Po meczu, który cieszę się, że przyciągnął uwagę całego futbolowego polskiego świata. Dlaczego? Dlatego, że to był mecz świetny do oglądania. To był mecz, w którym no oczywiście nie wyciągnęliśmy maksimum tego, czego byśmy chcieli, ale to był przede wszystkim mecz, w którym Widzew pokazał raz jeszcze, że jest drużyną, która gra do końca. Drużyną, która potrafi naciskać, dociskać, przyciskać i która potrafi strzelać, nawet w sytuacjach beznadziei, w sytuacjach, kiedy się nic nie klei. Szkoda oczywiście tych straconych bramek, no bo i gol Dąbrowskiego był golem, którego można było uniknąć. I tym bardziej ta pierwsza bramka Pirulo to jest trafienie, którego mogło jak najbardziej nie być i ja bym nie był z tego tytułu zbytnio zasmucony. Ale też trzeba oddać Widzewowi, że potrafił ruszyć do ataku po przerwie. Potrafił wyskoczyć do rywala, no i przede wszystkim z tego stanu 1-2, no bo wcześniej jeszcze strzelił Patryk Stępiński przed przerwą po rzucie. Udało nam się wyprowadzić remis na 2-2. Tomek Dejewski bohaterem Łódzkiego Widzewa. Przede wszystkim musimy tutaj oddać, że jedna i druga drużyna włożyła kupę serca w to spotkanie. Żaden z zespołów nie zostaje pokonany. Chociaż oczywiście chcielibyśmy tego, żeby to Widzew był zdecydowanie lepszym zespołem i wygrał to spotkanie. Musimy cieszyć się z tego remisu, bo to był taki roller coaster od 0-2 do 2-2. Tak jak powiedziałeś po stracie drugiej bramki, że tak jak na wiosnę na ŁKS-ie my prowadziliśmy 2-0 i ŁKS-iacy nas dogonili, tak teraz Widzewiacy dogonili ŁKS-iaków, którzy prowadzili przy Alei Piłsudskiego 2-0. Mogliśmy strzelić trzecią bramkę, ale nie oszukujmy się, tę trzecią bramkę w tej praktycznie ostatniej akcji meczu mogliśmy też stracić. Złe zagranie, z tego poszła kontra i tylko Kuba Wrąbel, który w sobie chyba tylko znany sposób wybronił tę piłkę na rzut rożny dla ŁKS-u, uratował nas przed stratą tego jakże cennego punktu wywalczonego dzisiaj. Odrzucając kompletnie to, czego ja sobie życzyłem i oddzielając to od tego, co ostatecznie dostaliśmy i na co zasłużyliśmy, to 2-2 to jest na pewno wynik godny, wynik pokazujący, że Widzew to jest drużyna walczaków i że ten widzewski charakter to nie jest tylko mit, ani jakiś truizm, ani jakieś kolejne hasło do powtarzania w mediach. To jest prawda, to jest namacalne. Widzimy to także w tym momencie na stadionie. Wszystkie barwy w górze i wielka, wielka radość kibiców Widzewa z tego, że są widzewiakami. Nie do końca z tego, że dzisiaj zremisowaliśmy z ŁKS-em, ale z tego, że mogą o sobie powiedzieć, że są czerwono-biało-czerwoni. I takim akcentem myślę, że możemy dzisiejszą transmisję zakończyć. Widzew Łódź remisuje z Łódzkim Klubem Sportowym w 67. Derbach Łodzi 2-2. Bramki strzelali dla gości. Pirulo i Dąbrowski dla Widzewa, Stępiński i Dejewski. Za uwagę dziękuję Wam serdecznie. Marcin Łagiewski i Antoni Figlewicz. Oczywiście zostańcie z nami, bowiem studio pomeczowe w nim Jakub Dyktyński. Oczywiście, a jakże niezawodny. Myślę, że jeszcze dodatkowy guziczek sobie w koszuli rozpiął, bo emocji było bardzo, bardzo dużo z nim. Znamienici goście, bądźcie z Widzew TV. Razem z D-Medical wspieraj Widzew w derbach Łodzi.
Razem z D-Medical wspieraj Widzew w derbach Łodzi. Z nedotčené přírody, z horské vody, z pramenů jeseníků, holba, ryzí pivo z hor. Razem z D-Medical wspieraj Widzew w derbach Łodzi. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Termoton Diament. Razem z D-Medical wspieraj Widzew w derbach Łodzi.
Razem z D-Medical wspieraj Widzew w derbach Łodzi.